Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mi jest bardzo miło znowu z Państwem się spotkać w ramach tego wspólnego projektu Polska Wspólna Odpowiedzialność Klubu Myśli Pozytywnej, Współpracy i Pomocy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Warsaw Enterprise Institute. Dzisiaj gościmy pana profesora, doktora habilitowanego Józefa Oleńskiego. Powiedziałbym wielokrotnie, w recydywie wręcz prezesa GUS-u, tak? I wykładowcę uczelni. I pana doktora Bogumiła Bławata, wykładowcę uczelni Koźmińskiego, pracownika też Giełdy Warszawskiej. Wcześniej też pełnił jakieś odpowiedzialne funkcje, ale dzisiaj akurat z moją moja pamięć nie jest w najlepszej kondycji. Może tak to zostawię. Dzisiaj pytamy się, Polska cyfrowa, ale jaka? To znaczy, ja się zupełnie na tym nie znam, ale potrafię słuchać i potrafię zapamiętać to, co ktoś do mnie powiedział. Słyszałem ostatnio wielokrotnie, że robimy kroki w cyfryzacji państwa, znaczy posuwamy się krokami, ale słyszałem też, że w Azji Mniejszej, w krajach takich jak Kazachstan, Azerbejdżan, Turkmenistan robią po 3 kroki w miejscu naszego jednego kroku. Coś stoi na przeszkodzie. Myślę, że się dowiemy. Przez cały PRL, że tak powiem, nauki informatyczne i cybernetyka to była wręcz nauka zastrzeżona i podejrzana. Może to jest pokłosie tego, że tych ludzi, tych specjalistów jest tak mało. No ale skoro w Azji Mniejszej znaleźli się fachowcy, no to dlaczego u nas mają się nie znaleźć? Ja oddam głos, może pan, na razie panu doktorowi Bławatowi, on przygotował prezentację, a później pan doktor Józef Oleński, a później porozmawiamy sobie na tym. Dziękuję serdecznie za możliwość spotkania się z państwem, panu Stefanowi Śluskowskiemu za zaproszenie. Zaproszenie to przyjąłem i musiałbym krótko umotywować, dlaczego je przyjąłem i co mnie skłania, żeby mieć tą odwagę, że nie powiem bezczelność, żeby przed państwem usiąść i rozmawiać na ten temat, żeby trochę bardziej poważnie zacząć, acz mam nadzieję, że cała ta prezentacja nie będzie do końca tylko sztywną prezentacją, to muszę państwu podzielić się taką bardzo osobistą refleksją. Otóż dla mnie ten temat Polski cyfrowej jest właściwie tylko pod zagadnieniem szerszego tematu budowy sztucznych inteligencji, które są zadaniem ludzkości, bym powiedział, od zarania, od początku. Jeśli czytać Księgę Genezis na różne sposoby, to jednym z tych sposobów, takim bardzo osobistym i bliskim, jest to, że kiedy czytamy czyńcie sobie ziemię poddaną, to ja ją rozumiem bardzo totalnie i bym powiedział aż do końca świata. To znaczy to opanowanie podstaw techniki przyrody, to rewolucja industrialna w XIX wieku, rewolucja informatyczna w wieku XX i to co przyjdzie potem jest właściwie taką jedną kontynuacją wielkiego programu ludzkości, któremu wydaje mi się, że nic nie jest w stanie postawić granic. Dodam jeszcze, że 20 lat temu, więc to właśnie nawet równo 20 lat temu kończyłem seminarium z filozofii na Uniwersytecie w Münster, gdzie bardzo poważnie rozważano konsekwencje filozoficzne, etyczne rozwoju technologii. Wtedy mówiło się o technologiach wirtualnych, o wirtualnych grach, możliwościach wcielania się w dowolną postacie. Stawiano sobie pytania badawcze, które sięgały dalej niż te możliwości technologiczne mogłyby przynieść im odpowiedzi lub praktyczne realizacje.
Ta 20-letnia lekcja, ona mówi, że nic więcej nie wymaga pokory, jak nasz sceptycyzm dotyczący możliwości technicznych realizacji wymysłów człowieka. To jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu, to się śni autorom science fiction, to co pisał Stanisław Lem na przykład w takim krótkim jego tekście z 1964 roku, rozważa możliwość powstania bytów, które na zasadzie automatów skonfrontują się z możliwością budowania refleksji metafizycznej. Nam się to wydaje kompletną abstrakcją, bo my nie bardzo nawet wierzymy w tę możliwość, że sztuczna inteligencja w taki sposób akceptowalny przez nas, czyli w której znaleźlibyśmy partnera do rozmowy, nie powiem, że do gry, ale do rozmowy, do wyrażenia uczuć, podziału sfery gospodarstwa domowego, jesteśmy jeszcze jakby daleko od tego, ale Lem pyta się jeszcze o bardziej fundamentalne problemy. I to też powiem, że kiedy czytałem ten tekst dawno temu, wydawał mi się bardzo odległy. Teraz mam nadzieję, że być może część tych postulatów będzie zrealizowana jeszcze za naszego życia. Dlatego warto na ten temat rozmawiać i to nie jest taki temat trywialny. I to, co mówimy o cyfryzacji, co właściwie jest tylko realizacją techniczną, czy jaką sprawnościowo-organizacyjną pewnego aspektu, to jest tak naprawdę jest realizacja chęci budowy przez nas alter ego i osiągnięcia nieśmiertelności. Jeszcze raz to powtórzę. Naszego alter ego, czyli realizacji możliwości przeniesienia naszego bytu w formę doskonalszą niż tą, którą konstatujemy sobie w naszym życiu codziennym, czyli wolną od ograniczeń ciała, czasu, przestrzeni. To jest to marzenie wbudowane w człowieka od dawien dawna. I ta forma, która zapewnić ma człowiekowi nieśmiertelność. Kiedy czyta się wiele tekstów poświęconych właśnie filozofii internetu jeszcze z tych czasów, kiedy on się rodził, ta koncepcja była od samego początku bardzo w tym obecna. Ona mi się wydaje, że wypływa gdzieś z czegoś fundamentalnego w nas. Jest to jakaś taka droga do, ja tak to przynajmniej postrzegam, droga do możliwości skonstruowania nieskończonych możliwości i też i nieśmiertelności. I tu się zatrzymam, bo nie będziemy może teraz pogłębiali to, na ile to jest wykonalne, bo znowu ta dyskusja prowadziłaby nas do zaułków. Natomiast trzeba przyznać, że od czasu, kiedy zajmowała się tym fantastyka naukowa, a zajmuje się aktualnie biznes, upłynęło wystarczająco wiele lat, żeby powiedzieć, że ten problem zaczyna się realizować w formie też i wykonawczej, jakby i stematyzowanej. Żeby dalej rozmawiać, potrzebujemy jakiejś definicji sztucznej inteligencji, bo ten temat będzie taką osią. Ja pozwolę sobie na potrzeby tego, może za chwilę, na potrzeby tego wystąpienia przytoczyć jedną, która leży u fundamentu dokumentu Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która w zeszłym roku uchwaliła europejską strategię w tym obszarze. Właściwie według tej definicji sztuczna inteligencja jest już jakby wśród nas. No to bardzo upraszcza sprawę, bo każda możliwość zaimplementowania określonej inteligencji, czyli algorytmu, który wykonuje określone cele, jest w rozumieniu Komisji Europejskiej jest realizacją sztucznej inteligencji. To nie jest może ta definicja, która by nam wystarczyła, żeby naświetlić wszystkie problemy, które są z tym związane, ale przyjmijmy taką definicję, powiedzmy taką bardzo roboczą, że sztuczna inteligencja wykonuje w tej definicji określone zadania, czyli ma określone funkcje celu i ma skończony katalog funkcji celu. To jest jakby bardzo ważne do rozróżnienia do tej sztucznej inteligencji, o której ja chciałbym z Państwem później też rozmawiać. Jak wiemy, człowiek nie ma zdefiniowanej, ograniczonej liczby celów. Gdyby tak było, byłby zdeterminowany celami, czyli jego funkcje życiowe ograniczałyby się do wypełnienia tego skromnego katalogu celów, czy dużego katalogu celów. Mówimy, że człowiek ma wolną wolę. Właśnie wolna wola jest taką realizacją możliwości sposobienia sobie nieskończonego zbioru celów i modyfikacji też, przede wszystkim prawo do modyfikacji. Sztuczna inteligencja w rozumieniu Komisji Europejskiej jest raczej inteligencją na zasadzie automatu autonomicznego, to znaczy wykonującego zadania w sensie wąskiego katalogu. Przejdźmy na chwilę jeszcze do Polski, bo to jest ten jakby naszym kontekstem. Mówimy o Polsce cyfrowej jaki. Tutaj pan Stefan przypomniał nam historię naszych chlubnych kart w dziedzinie rozwoju cybernetyki, informatyki. Przyznać trzeba, że rzeczywiście ta nauka jako w pewnym sensie w funkcji celu, bym powiedział, państwowego w owych czasach może nie, acz może bardziej bym upatrywał to może w niedoskonałościach technologicznych tej realizacji. Ona nie utrwaliła nam jakby takiej kontynuacji rozwoju tej dyscypliny, tej dyscypliny w Polsce. Ale chciałbym zacząć, ponieważ jest to klub myśli pozytywnej, chciałbym w końcu powiedzieć coś pozytywnego, jakby nie same pytania, bo zawsze coś pozytywnego. Jaka jest dobra wiadomość?
Znaczy, dla mnie taką bardzo dobrą wiadomością to jest to, że polski producent gier komputerowych, znany już doskonale na świecie, CD Projekt, to co mówię nie jest jakby reklamą tego producenta, raczej bardziej dumą krajana, że coś takiego mamy, zapowiada premierę na kwiecień przyszłego roku gry, która tak naprawdę wzbudza zainteresowanie na poziomie dorównującym, jeśli nie przekraczającym popularność zapowiedzi hollywoodzkich. W promocji gry zaangażowany jest Keanu Reeves, który będzie grał jednego z bohaterów. Pokrótce tylko wspomnę, ta gra ma swoją dosyć długą historię. Ona powstała w latach 80. na bazie powieści czy serii powieści. Jest to typowe tło literackie. Kanwą tego jest Mroczne Miasto. W latach 80. tak mniej więcej upatrywano w przyszłość ludzkości, w sensie czarnych, mrocznych miast pogrążonych w chaosie, gdzie silniejszy sięga po władzę. Gdzieś tam w tle pojawia się taki samotny wilk. Kiedyś mieliśmy Robin Hoodów, tam będzie cyberpunk w różnych wcieleniach, czyli jednostka zbuntowana przeciwko ładowi, który panuje w tym mieście, w mieście państwie, bo to są takie metafory, to są miasta polis. I ta samotna jednostka rozgrywa szereg potyczek, by na samym końcu niejako pokonać to zło. Trochę tak to jest często westernowo, ale jest to bardzo ważne jakby dla naszych rozważań, ponieważ w tamtym czasie po raz pierwszy pojawia się to, że ten cyberpunk wyposażony jest w pewnego rodzaju niedostępne wcześniej atrybuty rozszerzające jego możliwości, rozszerzające świadomość, narkotyki, urządzenia elektroniczne, mikrochipy i tak dalej, które pomagają mu niejako zmierzyć się w tym mieście przyszłości z tym całym zadaniem, które ma do zrobienia. Wracając, gra, zapowiedziana właśnie gra Cyber Project, którego chciałbym Państwu fragment pokazać. Wybrałem z tych możliwych w internecie dostępnych próbek, to najbardziej bym powiedział pozbawiono wulgaryzmów, nie chciałbym Państwa opatować, w oryginale tam jest mnóstwo, jest ta gra dosyć bardzo agresywna, ale ona da Państwu niejako przedsmak tego, co zostało zrobione w naszym kraju i ja, z czego, jak wspomniałem, jestem niezmiernie dumny. Dźwięk jest nieistotny, więc ja może w tle będę trochę komentował. To, co Państwo widzicie, to są rzeczywiście obrazy rzeczywistości wirtualnej wykreowane przez grafików z użyciem dużych mocy obliczeniowych. To, co Państwo widzicie na ekranie, to się nie dzieje naprawdę. To znaczy ono się dzieje w sensie informatycznym, natomiast te realia, które tam są przedstawiane, one nie istnieją poza tym programem. Ale co jest ciekawe, ponieważ ta próbka to jest właściwie zaproszenie do wzięcia udziału w grze, ona nazywa się cosplay, cosplay, czyli uczestnicy czy miłośnicy danej gry, komiksu przebierają się w kostiumy postaci, które są wykreowane wirtualnie i to widzimy jakby pierwszy paradoks czasów, w których my żyjemy. Może sama idea sięga lat 30. przebierają się za ulubione postaci komiksów. Natomiast producenci tej gry, której jeszcze nie ma na rynku, wyznaczyli nagrodę $400,000 w zawodach, gdzie uczestnicy tych zawodów mogą przebrać się już dziś w kostiumy postaci, które są aktualnie kreowane wewnątrz tej gry, istnieją tylko w świecie wirtualnym, a my ich przebierając się w kostiumy tych postaci gry, przeniesiemy ich do świata realnego. Zobaczcie Państwo, jaka pętla tak naprawdę się dzieje, pętla mentalna, czyli przenosimy się z rzeczywistości tu i teraz, kreujemy w naszych umysłach świat wirtualny, po czym w świecie wirtualnym istnieją postacie, które nam się podobają, my się z nimi utożsamiamy i przebieramy się w świecie wirtualnym, wcielamy się niejako w nich. Koncepcyjnie żyjemy w bardzo ciekawych czasach i to, co jest osiągnięciem tej gry, zresztą nie tylko w sensie bardzo zaawansowanej wizualizacji i samej koncepcji, jest jeszcze druga rzecz, którą chciałem podkreślić i potem przejdziemy już do tej sztucznej inteligencji. To jest takie pokazanie polskich możliwości. Otóż twórcy tej gry przełamują pewnego rodzaju kanon, który obowiązywał w grach, zwłaszcza takich strzelankowych. Otóż tę grę można wygrać na dwa sposoby. Można przejść zabijając wszystkich, których trzeba zabić. I można ją wygrać zupełnie mentalnie, umysłowo. Czyli przejść na zasadzie takiego samotnego wilka, który jest na tyle sprawny intelektualnie, że potrafi wszystkie problemy, których nie będzie brakować w tej grze, rozwiązać czysto umysłowo, nikomu nie szkodząc. Dwie możliwości rozegrania tej typu gry i to jest dla mnie pewnego rodzaju nowum. No i mówiąc o tym nowym i pokazując to Państwu w trakcie tego naszego spotkania, jako ten pozytywny przykład, pokazuję Państwu, że pomimo tego, że w jakiś sposób cybernetyka w naszym kraju, jakaś nadzieja pokładana w wielkich komputerach, Odrach i wielu innych, w Optimusach,
nie staliśmy się potęgą informatyczną w sensie producenta hardware'u i nie jesteśmy też potęgą w sensie teorii. Ale życie pokazuje, zwłaszcza biznes, że wystarczająco dużo jest u nas przestrzeni, żeby próbować sięgać po laur prymatu w innych zastosowaniach sztucznych inteligencji. Więc jest to dla mnie taki przykład, że jeżeli się chce, to może. Na tym przykładzie pozytywnym będę budował tą narrację dalszą, która będzie jakoś konfrontować to, co słyszymy w zapowiedziach polityków z tym, co obserwujemy w rzeczywistości. Odłożę może jeszcze tą dywagację na temat, czym jest sztuczna inteligencja dzisiaj, czym stanie się jutro, albo może streszczę to choćby w paru zdaniach, przynajmniej w tej wizji, którą ja mam. Moja wizja sztucznej inteligencji jutro, no bo dzisiaj to przytoczyłem cytat z Komisji Europejskiej, natomiast sztuczna inteligencja jutro moim zdaniem to będzie przekroczenie tego poziomu kwantowego, czyli tej integracji możliwości informatyki kwantowej bazujących na możliwości zapisywania, odczytywania informacji na poziomach cząsteczkowych, czyli to są komputery, które tak naprawdę nie mają ograniczenia zero-jedynkowego w sensie przetwarzania informacji, tylko może być, że przetwarzają całą informację jakby naraz. Stany kwantowe dopuszczają znajdowanie się we wszystkich stanach naraz. Czyli szybkość, miniaturyzacja na niesłychaną skalę, czego sobie jeszcze nie wyobrażamy. I możliwość rozwiązywania też dzięki temu problemów tak złożonych, że jednym z nich to jest oczywiście możliwość łamania szyfrów, ale to nie chodzi o stronę taką negatywną, że się boimy, co one mogą nam zrobić. Nie, ale prawdopodobnie one będą umożliwiały właśnie tworzenie tej sztucznej inteligencji, która będzie się w stanie adaptować i odpowiadać w czasie rzeczywistym na stawiane jej cele i zadania i być może nawet te cele i zadania redefiniować. Co jeszcze bym chciał podkreślić, czym jest dla mnie sztuczna inteligencja w przyszłości? Na pewno zostanie uwolniona od tego, co aktualnie Komisja Europejska nakłada na zasadzie wykonywania skończonego katalogu zadań i celów. Jest to bardzo kuszące i nie sądzę, żeby jakikolwiek naukowiec, którego nauka i eksperyment jest naczelną zasadą, chciałby się ograniczyć do tego, żeby sztuczna inteligencja miała wykonywać tylko to, co on miałby jej jako zadanie postawić. Musimy się z tym, to przyjdzie tak naprawdę. Czy to przyjdzie w obrębie Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską, na pewno jest wiele krajów, których legislatura tego typu ograniczeń nie przewiduje. Czyli będą istniały sztuczne inteligencje, które będą wolne od ograniczeń swego katalogu zadań. Czyli będą wykonywały to, co uznają za stosowny sposób, jaki uznają za stosowny, dysponując środkami, które oddane im będą w sposób prawdopodobnie też dowolny. I to jest dla mnie ta finalna sztuczna inteligencja prawdopodobnie. A teraz przejdźmy może trochę dalej. To jest właśnie ta definicja z dokumentu Komisji Europejskiej, którą Państwu przeczytałem, może ją jeszcze tak dokładnie przeczytam. Termin sztuczna inteligencja odnosi się do systemów, które wykazują inteligentne zachowanie dzięki analizie otoczenia i podejmowaniu działań do pewnego stopnia autonomiczne w celu osiągnięcia konkretnych celów. Słowo konkretnych celów jest tutaj bardzo ważne, bo to jest to limitujące ograniczenie i do pewnego stopnia autonomiczne. Czyli w legislaturze czy w koncepcji Unii Europejskiej sztuczna inteligencja jest pewnego rodzaju kagańcem. Może dobrze, zostawmy to tak na ten moment, bo kiedy będziemy rozważali pewne aspekty prawne i etyczne, to może się okazać, że nie jesteśmy gotowi jeszcze do poluzowania tego kagańca. I przejdźmy teraz może do głównych aktorów do batalii o przyszłość sztucznej inteligencji, bo przepraszam za taką metaforę wojskową, batalia, wojna i tak dalej, nie jest to działaniem, które chciałby niejako zmilitaryzować tą naszą debatę, natomiast bardziej może zmobilizować. W każdej konfiguracji będziemy mieli tych czterech graczy. Będą to rządy, będzie biznes, będzie nauka i będą obywatele. Obywateli wymieniłem na samym końcu, dlatego że może mój sceptycyzm dotyczący demokracji obywatelskich. W momencie jednak oddania głosu, kiedy procesy sprawowania władzy się uruchamiają, nasz wpływ na to może być krytyczny. Natomiast wpływ czynny jest do pewnego stopnia ograniczony. Największy wpływ na proces legislacyjny, czyli nadawanie pewnego rodzaju kierunków realizacji wizji na takim poziomie makro, czy na poziomie krajowym, czy na poziomie międzynarodowym, mają jednak rządy. Dlatego wymieniam ich na pierwszym miejscu, jednocześnie kładąc na ich barki największą odpowiedzialność. Ponieważ ta wizja, czy ten proces, który i bez tych graczy on się odbędzie, jest odpowiedzialny, jest związany z odpowiedzialnością przed przyszłością tutaj.
tu my odpowiadamy, to co zbudujemy przed przyszłymi pokoleniami i kształt tego jest bardzo zależny od tego, w jaki sposób koncepcyjnie to ustawimy dzisiaj. Aktorami jest tutaj biznes i trzeba przyznać, że w większości świata to biznes bierze w swoje ręce pracę nad sztuczną inteligencją. Dlaczego tak twierdzę i dlaczego tak uważam? Ilość kapitału, które angażują rządy w wspomaganie prac nad sztuczną inteligencją jest dosyć skromny w porównaniu z pieniędzmi, którymi dysponuje i które wydaje biznes. Jeżeli w tym kilkuletnim planie zakreślonym przez Komisję Europejską mamy budżet na poziomie 1,5 miliarda euro, tym powiedziano 3 produkcje hollywoodzkie mniej więcej i to mamy tyle pieniędzy do wydania na sztuczną inteligencję w Europie w najbliższych kilku latach. Jeżeli minister Marek Zagórski mówi, że potrzebujemy do roku 2023 roku 9 miliardów złotych i aktualnie ma zabezpieczone około 1/10 tej kwoty, no to czujemy się jeszcze bardziej troszkę dyskomfortowo. Natomiast rządy nie mają pieniędzy. Wbrew temu, co mówią, rządy nie mają pieniędzy. Znaczy rządy mają podatki, rządy mają instrumenty do generacji pieniędzy, do generacji długu, ale rządy niechętnie, tak jak to odczytuję na takim poziomie makro, niechętnie angażują się finansowo na dużą skalę w badania sztuczną inteligencją. Powód tego jest pewnie do zrozumienia w katalogu wydatków sztuczna inteligencja, czyli coś, co powstanie za ileś lat, nie jest tak istotne, tak prymarne, jak pewnego inne zadania, które państwo sprawuje nad swoimi obywatelami. Nie, żebym chciał usprawiedliwiać, wręcz przeciwnie, będę później bardziej krytyczny jeszcze. Więc mamy rządy, mamy biznes, mamy naukę. No, nauka w badaniach nad sztuczną inteligencją jest jakby sama z siebie, z tej radości badawczej, tej radości twórczej w tych pytaniach, bo może być była tam zawsze. Obok nauki jeszcze bym wymienił sztukę i literaturę. Ona jest bardzo ważnym aktorem też tego przedsięwzięcia, ponieważ wiele przedsięwzięć artystycznych, zwłaszcza z lat 70., 80., wypowiadało pewnego rodzaju intuicje dotyczące przyszłości rozwoju ludzkości, nawet w formach takich niedoskonałych, ale zawsze tak jest, że to widzimy często w powieści, to gdzieś w obrazie, ta wizja najprościej się materializuje, no bo ona nie wymaga niczego innego poza maszyną do pisania komputera czy płótna. Ta realizacja technologiczna jest później. No i są oczywiście obywatele, którzy my jesteśmy też i wszędzie, my jesteśmy też w rządzie, jesteśmy w biznesie, jesteśmy w nauce, jesteśmy też tu, gdzie siedzimy aktualnie i zastanawiamy się, jak rozwój cyfrowy u mnie bardziej sztucznej inteligencji powinien przebiegać i jak przebiega w tej refleksji. Gdybyśmy chcieli pójść jeszcze dalej trochę i powiedzieć o tej roli rządu, bo za chwilę przyjdę do Ministerstwa Cyfryzacji, to nie mogę sobie odmówić takiego małego fragmentu z dokumentu Komisji Europejskiej, które państwu jeszcze wspominałem, mówiącemu, że automatyzacja może mieć wpływ na sposób finansowania ochrony socjalnej, co wymaga refleksji nad trwałością i adekwatnością systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznam, kiedy to czytałem, to się u mnie zapaliło pewnego rodzaju czerwone światełko, bo bez wątpienia cyfryzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja zredefiniuje rynek pracy. O tym się mówi. Dzisiaj mówimy, że robotyzacja może pozbawić znaczne rzesze populacji ludzkiej możliwości zarobkowania w ten sposób, jaki znamy. Najbardziej taką grupą, można powiedzieć, pierwszą do utraty miejsc pracy to jest sektor usług, sektor transportowy, autonomiczne ciężarówki zapełnią miejsca, czy brakujące, najpierw wypełnią brakujące miejsca, jeśli chodzi o kierowców tirów, a potem zastąpią i samych kierowców tiru. Zaawansowane technologie w sensie diagnostycznym, analitycznym powodują, że sektor finansowy pozbywa się miejsc pracy, banki zwalniają osoby, ponieważ wiele zadań dotyczących analizy ryzyka predykcji może być dokonane lepiej przez komputer niż przez człowieka. Te miejsca pracy będą tracone. Utrata miejsca pracy jest jednocześnie obciążeniem dla systemu opieki socjalnej, no bo osoba, która traci pracę, może być, najczęściej ląduje na zasiłku, nie wpłaca do systemu zabezpieczeń społecznych, czyli ta populacja osób płacących składki ZUS-owskie, składających na emeryturę się kurczy. To jest ta taka trochę wizja negatywna, może taka lękliwa. Jest druga jeszcze wizja, która mówi, że w krajach, które stawiają na rozwój sztucznej inteligencji, prognozuje się, że utrata 1000 miejsc pracy w obszarze tradycyjnych usług i produkcji wykreować może 1350 do 1400 miejsc pracy w obszarach wygenerowanych przez rozwijającą się sztuczną inteligencję.
czyli kraje typu Izrael, Stany Zjednoczone, będące świadome tego problemu, zakładają, że ta wymiana nie tylko nastąpi na zasadzie 1:1, ale jednocześnie te nowe zadania, nowe czynności wykonywane z użyciem sztucznej inteligencji powiększą jeszcze zatrudnienie w pozostałych sektorach. Jak będzie w innych krajach, będzie bardzo odwrotnie. W krajach, które nie będą dysponowały możliwością generacji pracy na sztuczną, ta ilość miejsc pracy będzie się kurczyć radykalnie tak naprawdę i nastąpi pewnego rodzaju wykluczenie i finansowe, i wykluczenie społeczne. I kiedy teraz wracam do tego cytatu z dokumentu Komisji Europejskiej, kiedy to czytam, i wydaje mi się, że jest to trochę takie wyznanie bezradności, bo nie wiem, jak Państwo go rozumiecie. Ja go rozumiem w ten sposób, że nie widzi się, trwałość i adekwatność systemów zabezpieczenia społecznego wydaje się być kwestionowana w kontekście nadejścia sztucznej inteligencji. Czyli krótko mówiąc, ta Europa socjalna, którą znamy, ta bezpieczna Europa, wizji niezrealizowania czy wygrania, czy bycia w globalnej czołówce badań nad sztuczną inteligencją, stanie się Europą niezabezpieczoną socjalną, czy tej biedną tak naprawdę. Jest to gdzieś tam, to widać i to o tym też powinniśmy pamiętać. Ale jeżeli to wiemy, to bardzo ważne zadanie dla rządu każdego kraju w naszym obszarze Unii Europejskiej, a tym właśnie naszego, to wiedząc tak naprawdę, czy na ile jesteśmy tego świadomi. No jesteśmy świadomi, że na przykład implementacja idei przemysłu 4.0, bardzo promowana w naszym kraju, czyli budowa fabryk autonomicznych, przyczyni się do rewolucji na rynku pracy. Na zasadzie, że ilość pracowników w sektorze produkcyjnym się zmniejszy. Owszem, można powiedzieć, że w obecnych czasach, w obecnym momencie jesteśmy raczej w popycie na pracownika, prawda? Importujemy go zewsząd skąd można, ale ten stan nie utrzyma się w przyszłości. Ta równowaga czy nierównowaga na ten moment, z któregoś miejscu dojdzie do równowagi. I będzie pytanie, jak będzie wyglądała praca w naszym kraju w dalszym horyzoncie. Więc jest to zadanie bardzo ważne dla rządu, w sensie już takiej najbardziej, jakby powiedział, fundamentalnej odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, o byt ekonomiczny przyszłych pokoleń. Z czego będą żyły i na jakich warunkach. I to zadanie leżące na barkach rządzących jest bardzo ciężkie, jest bardzo złożone. Więc przyjrzyjmy się teraz, jak rządzący podeszli do tego zadania w kontekście samego programu budowy sztucznej inteligencji w naszym kraju. Klub myśli pozytywnej, zacznę od refleksji pozytywnej. Bardzo dobrze, że spotkało się około 160 czy 180 fachowców i został stworzony dokument Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie stworzono założenia do przyszłej strategii. Zawsze jest to jakiś krok, trwało to parę miesięcy, co jak na tworzenie tego typu dokumentu bym powiedział i nadal jest to bardzo sprawne, jak na tak duży zespół. Powstał dokument, który ma zdefiniować nam założenia, które przyświecać będą rządzącym do zrealizowania budowy sztucznej inteligencji w Polsce, utrzymania przez Polskę pozycji konkurencyjnej. Na szczęście te cele nie zostały też zdefiniowane aż tak nierealistycznie, znaczy nie zamierzałem być globalnym liderem. No i dobrze, bo to bym w ogóle nie wierzył, że to byłoby nierealnym, jakby postawienie nierealnego zadania frustrującym i z reguły nie do wykonania. Zakłada się, że mamy się znaleźć w czołowych 20% krajów najbardziej zaawansowanych w budowie sztucznej inteligencji, czyli taka troszkę rozszerzona czołówka. Tylko jak to zrobić? No i ten dokument zastanawia się, w jaki sposób to zrobić. Pokazuje szeroki katalog rozwiązań, które implementuje się za granicą. Moim zdaniem to też jest stwierdzenie pozytywne. Bardzo dobrze pokazuje, że u globalnych liderów, jak na przykład w Izraelu, rola państwa w wspieraniu sztucznej inteligencji jest dosyć ograniczona, jest bardziej skierowana przez wspomaganie przez biznes tak naprawdę, nie bezpośrednio angażując aparatu państwa. Ten dokument pokazuje tego typu rozwiązania, potem przechodzi do zaleceń, do rekomendacji, gdzie, i to pozwolicie Państwo, wyskoczę trochę z tych moich slajdów i przejdę do innego dokumentu, gdzie wyznacza 6 graczy, którzy, zdubluję tylko jeszcze ekran, wyznacza 6 czy 6 graczy, którzy mieliby być odpowiedzialni za wdrażanie tej strategii. Czyli jakby jeszcze reasumując, diagnoza jest taka, że największe powodzenie w wdrażaniu sztucznej inteligencji mają kraje, gdzie rola państwa jest jakby minimalna i biznes przede wszystkim, wspierając biznes, żeby biznes wspierał, taki buduje się model, tam jest sukces. Po czym budujemy sobie dosyć złożony aparat wokół tych 6
tematów i pokażę te Państwu te, z którymi się zgadzam i te, z którymi się nie zgadzam. No na pewno zgadzam się, że rola świata nauki, czyli to Centrum Badań Sztucznej Inteligencji, czyli tam, gdzie wszędzie wykonuje się badania podstawowe, no tego biznes nigdy nie kupi, nie będzie tego robił. Biznes nie inwestuje w badania podstawowe, one są poza jego spektrum zainteresowania. Biznes inwestuje w rozwiązania aplikacyjne, czyli tam, gdzie naukowiec już coś wymyśli, przejdzie przez fazę teoretyczną, dochodzi do fary możliwości zbudowania w oparciu o to jakiegoś prototypu. Tak jest we wszystkich krajach, czyli tu będzie w tym obszarze żółtym. W obszarze żółtym diagnoza jest prawidłowa, remedium jest też prawidłowe. Na to środki państwowe muszą być przeznaczone. Gdzie widzę jeszcze też mądre wydanie środków państwowych? Otóż widzę tam na dole, w tym krajowym węźle integracji danych. Otóż mała dygresja. Sztuczne inteligencje są tak mądre, jak mądrze nakarmimy je mądrymi danymi. Ona tak naprawdę dokonuje powiązań, połączeń między wielkimi zbiorami danych według określonego algorytmu lub bez algorytmu. Też mamy takie metody budowy sztucznej inteligencji. Więc krótko mówiąc, żeby budować inteligencję sztuczną na poziomie naszego kraju, wymagany jest dostęp do danych i karmienia danymi. Kilka przykładów Państwu podam z realnego życia. Otóż rozmawiałem kiedyś z jednym ze współzałożycieli Wirtualnej Polski, pracującej właśnie aktualnie też w własnym biznesie nad sztuczną inteligencją. I opowiadał, że w celu nauczenia algorytmu rozpoznawania mowy z takiego spotkania, powiedzmy jak nasze, czyli mamy rejestrację kamery, jest 1, 2, 3 mikrofony, sobie tutaj siedzimy i chcę mieć system, który mógłby to zrobić z tego skrypt, spisać to tak naprawdę. Potrzeba około 50 tysięcy godzin pracy człowieka, który spośród wielu takich i podobnych im spotkań z taką czy inną akustyką byłby w stanie ręcznie przepisać to, co ucho ludzkie sobie doskonale radzi z głosem ludzkim. Około 50 tysięcy godzin zapisu wystarczyłoby jego zdaniem, żeby taki system móc zbudować, wyszkolić i on będzie poprawnie rozpoznawał to wszystko, co ja teraz mówię, co Państwo mogą mi zadać w formie pytania i tak dalej. Byłby zdolny, krótko mówiąc, do prowadzenia protokołu, w tym konkretnym projekcie chodziło o prowadzenie protokołu z posiedzeń sądowych. Komunikat był jeszcze drugi taki, że w pierwszym podejściu przetargowym polskiego sądownictwa na zakup tego typu systemu wyprzedzili nas Słowacy, którzy taki system już mieli. To znaczy, że ktoś na Słowacji nie bał się zaryzykować zapłaty za przynajmniej 50 tysięcy godzin spędzonych przez pewnie native speakerów, pewnie Polacy siedzieli tam zatrudnieni lub zdalnie pracowali, żeby ten 50 tysięcy godzin takich nagrań spisać. Do czego zmierzam? To, że mamy w internecie dostęp do wielu darmowych portali społecznościowych, Facebooka, Google i tak dalej, to my tak naprawdę kupujemy to za naszą ciężką pracę, otagowując, odznaczając, linkując, komentując. Wielkie sztuczne inteligencje budowane przez wielkich graczy na tym świecie korzystają z naszej sztucznej inteligencji, kiedy jesteśmy wciągnięci do pewnego rodzaju gry. Dla nich to jest też oczywiście, to nie jest zero kosztowo, no bo czy mają te infrastruktury, czy programistycznej, czy informatycznej, jest to ich inwestycją, ale w zamian otrzymują to możliwość udoskonalania tych systemów. Jeżeli Państwo korzystaliście z systemu Google Translate sprzed 10 tam lat, a teraz, no to jest doskonałe narzędzie tak naprawdę. To niedługo przestaniemy się uczyć języków, bo poprawność jakby i taka i stylistyczna i wyczucie wielu w przypadkach jest zaskakujące, więc to co zresztą powtarzam, rozwój technologiczny jest to kwestia, to jest funkcja w czasie i to jest nieuchronne, by być deterministycznie zupełnie, że te cele będą zrealizowane. Więc dane, które Polska ma i mogłaby udostępnić w celu trenowania tej sztucznej inteligencji dla języka polskiego, to jest też co kluczowe trzeba powiedzieć. Mamy bardzo zaawansowane systemy sztucznej inteligencji dla języka angielskiego, ponieważ tam najwięcej tych prac się wykonuje. Też pewnego rodzaju struktura semantyczna i składniowa języka angielskiego, ona upraszcza to. Nie mamy tylu deklinacji, koniugacji, nie musimy się martwić, co jest rdzeniem wyrazu. Te nieregularności są do opanowania przez studenta w ciągu jednego roku i mamy te wszystkie nieregularności w głowie. Język polski jest bardzo złożonym językiem, który zatrzymał się troszkę bardziej w fazie rozwoju bliższy starożytnej łacinie i grece, może nie tak skomplikowany jak litewski, ale to jest złożone zagadnienie. Nie oznacza to, że to zagadnienie nie jest rozwiązywalne, bo też mamy swoje sukcesy. W Instytucie Podstaw Informatyki tu w Warszawie swego czasu powstawała przeglądarka, którą z podziwem przyjeżdżali oglądać przedstawiciele Google'a. Wyszukiwarka, do której można było zadawać pytanie języki naturalne i potrafiłaby odpowiedzieć. Więc to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego robić, ale jak już mówię, to wymaga czasu i pieniędzy i danych.
Otóż państwo może nie mieć pieniędzy, ale co ma państwo? Ma dane. I te dane, gdzie na świecie płaci się za nie przepotężne miliony, żeby można mieć dojść do tych danych, na przykład dane medyczne. Dane medyczne, na przykład rentgeny, skany, zapisy z tomografów komputerowych i wielu innych. To, gdzie w wielu krajach służy jako materiał tak naprawdę uczący diagnostyki, takiej komputerowej, algorytmicznej diagnostyki, jest dostępny w jakichś repozytoriach szpitalnych, państwowych ośrodkach opieki zdrowotnej i tak dalej. Mamy mnóstwo danych produkowanych, zresztą tutaj pan profesor jako wieloletni prezes GUS-u o tym na pewno mógłby jeszcze więcej powiedzieć. Tych danych, które gdzieś są ukryte w kraju, ukryte nie na zasadzie, że są w jakiś sposób ocenzurowane czy oklauzulowane, tylko dane, które są jakby tak naprawdę, tylko nie ma do nich dostępu, bo nie ma czego, nie ma API, czyli możliwości takiego algorytmicznego zaciągania tych danych do systemów komputerowych i tak dalej. Ten krok jest do wykonania przez państwo, dlatego tu się cieszę, że to się też znajdało, czyli jest integracja danych, jest możliwość wykonania takiego interfejsu, który pomagałby zaciągać te dane. Notabene w Stanach Zjednoczonych samorządom jest narzucony jeden system budowy, na którym bazuje się przy budowie strony internetowej, nazwany Drupal. Chodzi o pewnego rodzaju unifikację. Jeżeli wszystkie samorządy, wszystkie portale będą budowane w pewnym określonym systemie w Polsce, jest proste do rozwiązania. Ale dobrze, nie chodzi o technikalia. I gdzie jeszcze widzę rolę państwa? No tuż powoli jakbym wygaszał jakby to moją. Zostały nam cztery jeszcze kafelki, które należałoby jakoś skomentować. Pierwszym pomysłem Ministerstwa Cyfryzacji to jest Narodowy Fundusz Innowacji, Badań Sztuczną Inteligencją. Tu chodzi o pieniądze, mówię o pieniądzach teraz. Czy mi się ten pomysł podoba? Nie podoba mi się, ponieważ te pieniądze mają trafiać do przedsiębiorców przez znane już w tym kraju instytucje przez lata odpowiedzialne za transfer pieniędzy do nauki, do biznesu. Uważam, że nie boję się tego powiedzieć, że droga przedsiębiorcy po pieniądze przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest drogą przez mękę. Mało kto jest w stanie wytrwać na tej drodze, bardzo zdesperowany człowiek się tego doczeka. Rozliczenie tych pieniędzy jest jeszcze trudniejsze. Pieniądze publiczne zawsze są pieniędzmi trudnymi. To rozumiemy oczywiście. My jako podatnicy chcemy mieć świadomość, że one zostały wydane adekwatnie do założonego celu. Ale pieniądz publiczny jest pieniądzem znaczonym, który musi zostać rozliczony zgodnie z arkanami gry. Czasami rozliczenie tych pieniędzy jest celem samym w sobie. Jest ważniejsze niż wykonanie tego produktu. To może być nawet i trudniejsze. Droga takich pieniędzy długich, tych pieniędzy konkursowych, aplikacyjnych, powołujących, odwołujących, zmieniających jeszcze reguły gry. No, jakiś czas temu miałem spotkanie z jednym z aniołów biznesu, który wspomniał, że część jego inkubowanych przez niego, czy zasilanych jego prywatnymi środkami, aplikujący w Narodowy Centrum Badań i Rozwoju, otrzymał informację o redukcji przyznanego dofinansowania do 20%. On jako anioł biznesu nie jest w stanie wziąć tego na własne barki, żeby to ryzyko jakby zminimalizować. Dlatego powiem tak, jestem stricte przeciwnym myśleniu i kierowaniu, że Narodowy Fundusz Innowacji kierować te pieniądze będzie dla startupów czy przedsiębiorców chcących się tam zaangażować w znane nam zarte ścieżki. Jeśli tak to ma być, to znowu stracimy czas, bo one nie dotrą tam, gdzie mają dotrzeć. Może częściowo dotrą, ale nie dotrą na pewno do tych, którzy potrzebują tego tu i teraz. Moim zdaniem, bo sama kontra byłaby nieuczciwa wobec tej koncepcji, przypatrzmy się, jakie są inne jeszcze metody. Alokacja środków ekonomicznych poprzez fundusze inwestycyjne, poprzez sam sektor finansowy, który jest do pewnego stopnia obeznajomiony z możliwością oceny ryzyka tego typu inwestycji, no są ryzykowne, wiadomo, wiele z tych przedsiębiorstw po prostu upadnie. Ale bym powiedział, tym bardziej uczmy się od aniołów biznesu, od venture capital, jak wybierać te projekty, selekcjonować i uruchamiać w miarę szybko, bo czas jest jakby tutaj kluczowy. Mało mówimy jeszcze o tym opływającym czasie, ale niedługo to nawet będzie nam za późno, bo to zrobią za nas i tę sztuczną inteligencję już nie dogonimy, bo ona w tych ostatnich swoich wcieleniach tak naprawdę jak ostatni komputer, który pokonał najlepszego gra w Go, ten komputer, który pokonał najlepszego człowieka w grze, nauczył się ten sam. Sztuczna inteligencja w przyszłości będzie robić pewne rzeczy bez naszej inteligencji, bez naszej ingerencji, tylko kto ją będzie miał. Więc czas jest tutaj kluczowy. Ja bym bardziej za tym, żeby państwo stworzyło mechanizm gwarancji dla sektora finansowego. Może być to sektor ten nam znany, jak i ten, który by się wokół tego wykrował. W sensie gwarancji instrumentów finansowych, które mogłyby pomóc alokować te pieniądze, zakładając to duże ryzyko.
I nawet zakładając, może niepopularne jest to, co powiem, ale po prostu przepalenie iluś milionów złotych na projekty, które mogą się okazać chybione. To jest trudno. To jest koszt wejścia albo właściwie koszt utrzymania tego biegu. Musimy mieć tego świadomość. Tą świadomość mają anioły biznesu, jeżeli on jest skłonny alokować pieniądze na 10 startupowców, z których wie, że tylko jeden przeżyje. To z góry zakłada, że pieniądze wrzucone w pozostałych 9 są pieniędzmi przepalonymi. Nie powiedział, żeby straconymi, bo ta stopa zwrotu, którą uzyska na tym jednym przedsiębiorstwie, mu to kompensuje, ale tak należy myśleć. Pieniądze, które będą alokowane ręką państwową przez instytucje państwowe, będą miały na samym końcu, czy coś z tego powstało. No a jak nie powstanie, co wtedy? Do zwrotu? To nie jest ta droga do alokacji. Jeśli to neguje, to też neguje trochę kwestię aktualnej roli inkubatorów i akceleratorów przedsiębiorczości. One w naszym kraju istnieją już od dawna i nie mówię, że nie odgrywają jakiejś żadnej roli i też dużo dobrej, pozytywnej roli. Ale jest to kolejne wydłużanie ścieżki do tego przedsiębiorcy, czyli zainkubuj się w inkubatorze, tam włączymy w siebie program akceleracyjny, gdzie pomożemy ci zaaplikować pośrodki państwowe, które gdzieś ci będą przyznane w roku T0 plus T plus 3 powiedzmy. I czas minie. Ja też tak patrzę, że nam też czas mija, więc może troszkę przyspieszę. Nie mija. Ja po prostu tak? Izolowałem się, żeby nie absorbować swoją uwagą pana wykładu i skorzystałem ze sztucznej inteligencji, to jest z kawy. I już teraz będę mówił bardziej składnie. Nie będę absorbował i najwyżej zadam jakieś pytanie, jak można, jeżeli pan nie, ale pan jeszcze nie skończył. Jeszcze bym parę zagadnień poruszył. Wrócę może do mojej prezentacji. Musimy użyć znanego skrótu. Albo może jeszcze lepiej tak. My tu sztuczna inteligencja, trzeba 40 razy kliknąć, żeby coś się pojawiło, ale no tak jest. Ostatnio rozmawiam ze swoim telewizorem, to skraca, nie potrzeba używać pilota, ale mam jednocześnie świadomość, że twórca tego telewizora pewnie słyszy moją rozmowę, ale taka jest scena, że tak jeszcze jakby chcąc, jestem dość otwartym, jeśli chodzi. Są już takie lodówki, zdaje się. Są już takie lodówki, tak, a nawet miksery, jak się ostatnio okazały. Kiedy pokazywałem tą rolę państwa jeszcze, czyli może trochę, no nie pokazałem jakby jej całej, no jest, mamy dokument. Wspomnieć należałoby, w jaki sposób on został przeniesiony do wieloletniego planu finansowego naszego kraju. Nie będę już tego dokumentu tu otwierał, ale czytałem go dosyć dokładnie i wyszukiwałem nawet i tam się nie pojawia ani inteligencja, ani sztuczna, ani w ogóle nie ma budżetu na cyfryzację w wieloletnim planie finansowym, więc nie za bardzo wiem, z jakich środków finansowych minister Zagórski miałby ten projekt, czy nawet gdyby te założenia do strategii przemieniły się w strategię, miałyby być finansowane. Mówię to z dużym bólem i też z niepokojem. Znaczy zakładam, że być może te pieniądze są gdzieś zaszyte w jakichś w resortach albo w tych pozycjach inne i to dotknie jakoś nadzieją, ale nie widzę tu tego wprost. W tym dokumencie nie ma. W planie wieloletnim do 2022 roku nie ma na ten temat ani słowa. Pokazując państwu, jak przyszły nasz byt ekonomiczny, też i stabilność społeczna, bo nie łudźmy się, rewolucje wybuchają wtedy, kiedy biedni ludzie nie mają już co jeść i znajdą się szaleńcy, którzy ich pociągną, że udą, że to zdobędą. Czyli dyskomfort spadku wzrostu ekonomicznego naszego kraju w przyszłości, jeśli byśmy nie weszli na tą ścieżkę, jest tym, co nasi rządzący powinni w jakiś sposób oddalić od nas tą groźbę. Piszę tutaj na tym slajdzie, że wymaga, czy jest właśnie takim testem, sprawdzianem sprawności organizacyjnej państwa, czyli tam wyrzuciłem z tego obrazka tą rolę kraju jako transferującego środki finansowe, a tu wracam jakby do niego. A dlaczego jakby wracam do tego zagadnienia? Otóż nasz kraj, chcąc nie chcąc, będąc członkiem Unii Europejskiej, będzie wdrażał europejskie strategie budowy sztucznej inteligencji, prawda? Czyli może być, tu jeszcze nie wiemy, jak to zrobić, mamy jakieś założenia, nie mamy na to jeszcze pieniędzy, ale w ramach naszego
członkostwa w Unii Europejskiej, będziemy musieli wykonać to, co przyjdzie do wykonania. W jaki sposób my to wykonamy, oczywiście, to zależy na naszym wewnętrznym podwórku, będzie zależało od sprawności organizacyjnej państwa, na ile będziemy mogli to zaimplementować, ale to tym bardziej mi się skóra jeży pod garniturem. Jeżeli ja słyszę, że mamy coś zaimplementować w przyszłości, my wymyślmy może coś lub wspólnie wymyślmy i wtedy rozmawiajmy z naszymi partnerami w Unii Europejskiej na temat, co my chcemy implementować. I tu może dojdę, chciałbym Państwu jeszcze o innych zagadnieniach powiedzieć. No bo zawsze gdybyśmy nawet odłożyli te kwestie biznesowe, gdybyśmy nawet doszli do przekonania, no, że nie mamy pieniędzy, nie mamy jak, albo może mamy, albo będzie za mało. Problem sztucznej inteligencji to jest jeszcze coś więcej, tylko czy coś, że stworzymy sobie narzędzia, które będą nam pomagały w życiu codziennym, czy przyniosą nas w inne. To przywołałem ten slajd z groźnią Frankensteinem, nie dlatego, żeby straszyć Państwa, jakby sztucznej inteligencji, ale pewnego rodzaju moralne pytania i dylematy, które związane są z budową sztucznej inteligencji, są istotne. Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że, tak jak z Państwem mówiłem, świat nauki nie lubi i nie zna ograniczeń, że będzie budował sztuczną inteligencję, której katalog funkcji, celu i zadań będzie ograniczony. Będą to jak najbardziej autonomiczne w pełnym tego słowa znaczeniu byty. Byty, które pojawią się też w naszych domach. Już dzisiaj są małe zabawki, które pomagają dzieciom autystycznym wyjść ze swojej izolacji. Są próby stworzenia robotów, które pomagać będą osobom starszym w pracach życia codziennego. Świat robotów, świat sztucznej inteligencji wejdzie do naszego życia i będzie dzielił z nami nasz dom, nasze mieszkanie i wiele jeszcze innych funkcji. Będzie tam razem z nami. Znaczy jest pytanie tylko, jakiego rodzaju byty to będą miały być i kto miałby o tym jakby zadecydować. I tu, czytając dokument Komisji Europejskiej, zapaliło się we mnie kolejne czerwone światło. Pozwolę sobie to przytoczyć. To jest jeden z tych zamiarów Komisji Europejskiej. Komisja Europejska zamierza wspierać badania nad rozwojem łatwej do wyjaśnienia sztucznej inteligencji i wdrożyć projekt pilotażowy zaproponowany przez Parlament Europejski dotyczący budowania świadomości w zakresie algorytmów w celu zebrania solidnej bazy dowodowej i wsparcia projektowania odpowiedzi politycznych na wyzwania związane z automatycznym podejmowaniem decyzji, takie jak stronniczość i dyskryminacja. To nie mówimy nic o technice w ogóle, to nie ma nic wspólnego z rozwojem, nie wiem, komputerów, to nie ma o komputerach kwantowych, z zagadnieniach statystycznych sieci neuronowych. Komisja Europejska zajmuje się tym od strony politycznej i od strony światopoglądowej i antydyskryminacyjnej, czyli zadanie, które jest do zrealizowania i bym powiedział przy dosyć psich pieniądzach, jak i Unia Europejska. Jeżeli Unia Europejska deklaruje w ciągu najbliższych lat 1,5 miliarda euro na ten cały szczytny cel, stawiając tego typu pytania i zobowiązania, to krótko mówiąc wchodzi nam niejako trochę w naszą autonomię na zasadzie, że no dobrze, pewnie jak wy nie wymyślicie swoich krajowych programów, to wy będziecie mieli od nas ten program i ten program będzie miał też pytanie o to, czy na przykład algorytm, który jest zaimplementowany przez daną firmą, nie jest algorytmem stronniczym i dyskryminacyjnym. Tylko komuż to ocenić, prawda? Czy chcemy mieć jakąś radę mędrców, która będzie oceniała, czy dany algorytm, który ma tak naprawdę, nie wiem, naprawdę wesprzeć starszego człowieka w jego podstawowych potrzebach, nie jest algorytmem dyskryminującym, bo jeśli będzie, to co zabronimy jego produkcji, albo to czy tamto. Robi się z tego zagadnienie takie, bym powiedział, polityczno-światopoglądowe. Ja nie chcę też tego trywializować, bo to, że pokazuje to w kontekście jakby roli też państwa przez duże P w tym całym procesie, pokazuje, że tym bardziej celowe byłoby w naszym kraju, tu widzę silną rękę państwa, zainicjowanie wewnętrznej dyskusji u nas, jakie to my rzeczywiście chcemy, jeśli chcemy granice i dlaczego przede wszystkim i czym jest dla nas sztuczna inteligencja na naszym podwórku światopoglądowym, w naszej debacie, w obrębie naszego rozumienia tego zagadnienia, żeby w tym momencie, kiedy dojdzie do kolejnych szczegółowych rozwiązań na forum Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej, żeby nasi reprezentanci byli przygotowani do zabrania głosu w tej sprawie. Inaczej dostaniemy gotowy produkt z zdefiniowanym, czym jest dyskryminacja, czym nie i jaka sztuczna inteligencja może działać, a jaka nie. Może się okazać na przykład, że potem jak mozolnie zbudujemy tą polską sztuczną inteligencję, ona będzie nieodpowiednia, prawda, bo nie będzie spełniała określonych unijnych standardów politycznych.
I to jest wyzwanie, które i środki na to, no niestety, no przemysł też tu nie będzie w to inwestował. Tu jest na pewno rola państwa i tu bym widział, że chciałbym też, żeby to pokłosie i to zwracam się do tych z państwa po drugiej stronie kamery, którzy chcieliby w swoim wolnym czasie poświęcić temu trochę refleksji, a być może mają też wpływ na decyzję decydenta, że jednak tego problemu bardzo nie bagatelizował i tu powinniśmy jeszcze bardziej przyspieszyć niż w tych obszarach technologicznych. My musimy wiedzieć, czego my chcemy i dlaczego czego chcemy, co my rozumiemy w ogóle, czym jest dla nas sztuczna inteligencja, jakie my uważamy, że będziemy jej z jakichś powodów stawiali granice, co jej wolno byłoby robić, a co nie robić i tak dalej. Jeśli nie będziemy na to przygotowani, jeszcze raz to powtórzę, dostaniemy ten produkt. To nie jest tak, że nawet jak coś wymyślimy, to że tego nie będzie, ale przynajmniej będziemy mogli stoczyć jakiś bój wokół tego. I to chciałbym przejść jakby do konkluzji tego swojego wystąpienia. Na poziomie biznesowym bym powiedział, że Polska jest gotowa do stanięcia w globalny wyścig, jeśli chodzi o budowę o sztuczną inteligencję. Są informatycy, są startupy, jest też i biznes, który jest skłonny inwestować w to. Nie są to może środki adekwatne do potrzeb, które tutaj są. Luka inwestycyjna, którą przytacza do Ministerstwa Cyfryzacji, jest na poziomie ponad, na 9 miliardów, które szacuje minister Zagórski, jest na poziomie ponad 8 miliardów złotych. Już dziś uwzględniając wszystkie pieniądze europejskie, lokalne, nasze, państwowe, wiele, wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Więc potrzebuje na pewno pieniędzy potrzeba, ale na poziomie takim biznesowym bym powiedział, jesteśmy dosyć gotowi. Na poziomie koncepcyjnym cieszę się, że są założenia do strategii, a czekam na strategię. Czekam na połączenie tej strategii z wieloletnimi planami finansowymi. Chciałbym to zobaczyć w liczbach, konkretnych liczbach. W tym sensie uważam, że nasz kraj na poziomie rządowym nie jest gotowy do wejścia. No, nie jest gotowy. I tu zatrzymam się. Jeśli panowie pozwolą, jeśli pan profesor pozwoli, to ja zadam dwa albo trzy pytania, bo moja naturalna inteligencja jest ograniczona czasowo, za chwilę zapomnę albo nie będę potrafił przeczytać. Czy w dobie tych prac nad sztuczną inteligencją można wygenerować program, który by obiektywnie oceniał na przykład kandydata na jakieś stanowisko. No myślę o administracji państwowej. No bo jeśli chodzi o urzędników, no to mamy do czynienia, powinniśmy mieć do czynienia z wyborem racjonalnym. Z mojej obserwacji to tak jest różnie i przypadkowo, bo wybory do Sejmu to nie jest wybór racjonalny, to jest wybór emocjonalny. I ja na przykład pana Ryszarda mogę powiedzieć, że tak w cudzysłownie już dawno oczipowałem, nim jednodniowo zajął Maderę, że to najpierw będzie partia, jakby powiedzieli na wsi, Teros, a później będzie partia Kuniec. No i tak się stało. No, zresztą to nie jest chyba jedyny egzemplarz z teamu profesora Balcerowicza. To tam taki skład chyba był. Natomiast przy wyborze do przytypowaniu na stanowiska urzędnicze, no to ma ogromne znaczenie, bo stosujemy na przykład mechanizm wykrywacza kłamstw przy doborze do pracy w służbach, tak? No ale wykrywacz kłamstw gra na biologii, na emocjach. To też zależy od, że tak powiem, od konstrukcji człowieka. Można z jakimś marginesem oszukać. To zależy, czy się spocimy, czy zaczyna nam bić mocniej tętno i tu się łapie. To nie jest do końca obiektywne. Natomiast myślę, że przy tej rewolucji cyfrowej, no już takiej niewyobrażalnej, bo to są dla mnie projekty niewyobrażalne, to Stanisław Lem w Cyberjadzie chyba wszystkiego nie zaprojektował.
to być może, że byłaby taka możliwość, że przynajmniej w jakimś określonym, w jakiejś określonej części, nazwijmy to egzaminu, bo czy ktoś jest inteligentny, to jest jedna sprawa, ale przecież czy jest uczciwy i czy jest, że tak powiem, wiarygodny, no to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast odnośnie tych projektów chybionych, których, na które idą pieniądze, a one nie zawsze przynoszą zyski, no to tak chyba jest, w ogóle w życiu tak jest. Jak powstawał ten Klub Myśli Pozytywnej, to było zaraz po Smoleńsku, jego pomysłodawcą był głównie świętej pamięci Witek Kalinowski, który skupił między innymi i mnie wokół siebie. Było nas wtedy wielu, było nas wtedy sporo. To najważniejsze było, po pierwsze, nie kto jest, kto i skąd przychodzi, tylko czy ma w ogóle pomysły. Później z tego klubu rzeczywiście niewielu zostało, bo część miała pomysły, część nie miała pomysły głównie na etaty i gdzieś tam poszli i oni już nie są, oni już decydują, prawda? No ale przecież jeżeli nawet jest jeden projekt na 10 spełniony, to on już zwróci te 9 chybionych z nawiązką. Odnośnie Komisji Europejskiej i ich tych projektów obyczajowych. To nie jest przypadkowe. To chyba chodzi o zdemolowanie kompletnie społeczeństwa, o pozostawienie pustyni. No nie pustyni, bo mają tu są ogromne obszary lasów, pod lasami są minerały. Oni tutaj wysłali pana Rabieja i Biedronia w cudzysłowie, takich mają swoich wysłanników, żeby próbowali zrobić po prostu, no nie obawiam się, zniszczyć tą tkankę społeczną, czy po prostu zniekształcić ją, ale to w Polsce się chyba nie uda. To już przerabialiśmy to z panem Palikotem. No to tyle. Tyle ja. Czy krótko to odpowiedzieć jeszcze do tej możliwości? No, to było bardzo dobre porównanie do możliwości czy sposobów rekrutacyjnych przez służby. Rzeczywiście to nie jest tak, że nie mamy katalogu zdefiniowanego cech, które pomogłyby profilować kandydata na rządzącego w określonej funkcji celu, czyli musiałby mieć dosyć szerokie horyzonty, żeby łączyć ze sobą wielowątkowość prac legislacyjnych, parlament taki czy inny łączy sobie wiele tematów i zagadnień. Ten katalog cech osobowych moglibyśmy sobie zdefiniować. Moglibyśmy rzeczywiście użyć, nie musimy mieć tutaj wariografu, żeby notować mikrosygnały, które świadczą o kłamstwie. Kamera, która patrzy na mnie, gdyby była kamerą z dużą zdolnością rejestrowania wielu tysięcy klatek na sekundę, mogłaby wyczytać z mojej twarzy mikrosygnały, które mówią o tym, o szczerości moich intencji w pasji, porównując z innymi wzorcami. Tych metod jest bardzo wiele, które mogłyby to weryfikować, więc technicznie jesteśmy na to przygotowani i na pewno tego typu instrumenty istnieją. Natomiast pytanie jest inne. Otóż ten katalog funkcji celów, który ma mieć wybrany w demokratycznych wyborach nasz przedstawiciel, mimo wszystko będzie katalogiem skończonym. Problem polega na tym tak naprawdę, że to nie chodzi o to, żeby wybrać praktycznym, nie mówię w takim sensie platońskim, ale praktycznym. Nie chodzi o to, żeby wybrać najlepszego i dać mu nieograniczone prerogatywy, żeby mógł doskonale działając zbudować doskonałą rzeczywistość. No nie, byłby to jakiś dyktator. Pewnie byłby dyktator, ale z drugiej strony my potrzebujemy mechanizmu zniewolenia. Czy szukamy cech osobowościowych, tak naprawdę dobierając takich, które pomagają, że on jest sterowalnym człowiekiem. I to też się oczywiście znajdziemy tak naprawdę, ale to jest ta czarna jakby strona sztucznej inteligencji i może o tym nie mówmy. Znaczy jest jak najbardziej. Jest to wykonalne. Jakieś niebezpieczeństwo, ale nie ma decyzji w życiu, gdzie nie tkwią niebezpieczeństwa. No tak. Nie ma takich decyzji, bo
akurat pan Jurek wyszedł, no, więc on był zainteresowany. On może mieć autonomiczny opryskiwacz sadu, który objedzie te rządki i opryska mu czereśnie, czy opryska mu wiśnie. Jeżeli jakąś gałąź złamie, no to trudno. Ale z tego, co pamiętam, no, wiodący producent Tesla chyba 2 lata temu miał taki przypadek, był, że nie odczytała, samochód nie odczytał w słońcu koloru perłowego. Nie zatrzymał się przed pick-upem. No, dwoje pasażerów zginęło. Pewno nad tym pracują dalej. Może już ten kolor perłowy, tak, w słońcu się odczytuje. Dam inny przykład. Autonomiczne samochody wypuszczane są na drogi Skandynawii i Kanady, żeby uczyć się odcieni śniegu, które oko ludzkie inżyniera może nie rozumieć nawet tej całej złożoności. To Eskimosi znają naście określeń na kolory śniegu. Ta kamera musi też się nauczyć, bo każdy ten śnieg o czym innym mówi. To jest śnieg, który za chwilę może topić, może się załamać, a dla poruszającego się tam Eskimosa i tego w przyszłości autonomicznego pojazdu jest ważna wiadomość. Także no, są niedoskonałe, ale nie jest tak. To jest moja ta wielka wiara w człowieka. No, to znajdziemy sposób, jak to nauczyć. Znaczy, przy końcu świata na pewno będzie to doskonałe. Nie wiem, może oddam teraz głos panu profesorowi, później sali. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no po takim wspaniałym wystąpieniu pana doktora trudno cokolwiek dodać. Rzeczywiście wizja, jaką przedstawił, odwołując się także do dokumentów, które już zaczęły powstawać, no bo jeżeli na razie mamy założenia do strategii, no to jest pierwszy krok na drodze do opracowania projektu strategii cyfryzacji i w ogóle prac nad zagadnieniami, które nazywamy sztuczną inteligencją. Wobec tego ja pozwolę sobie tylko odnieść się do kilku aspektów związanych z tym, co nazywamy sztuczną inteligencją, z punktu widzenia bardziej metodologicznego i może teoretycznego, także z tego punktu widzenia, że taką dziedziną, która mnie szczególnie interesuje, jeżeli chodzi o aspekty teoretyczne, jest semiotyka, w szczególności dziedzina semiotyki nazywana semiotyką ekonomiczną, czyli zastosowanie właśnie semiotyki w procesach ekonomicznych, ale także w administracji czy statystyce. Otóż sprawa pierwsza jest tego rodzaju, że pojęcie sztucznej inteligencji właściwie trzeba by było skategoryzować. Jakie to jest pojęcie? Czy to jest pojęcie naukowe? Czy to jest pojęcie publicystyczne? Czy może jakiegoś innego rodzaju pojęcie? Moim zdaniem, po pierwsze, pojęcie sztucznej inteligencji jest pojęciem zbyt ogólnym, żeby można było w ogóle mówić o rozwoju czy stosowaniu sztucznej inteligencji. Trzeba przejść na poziom kategorii, czyli zinterpretować pojęcie sztucznej inteligencji w odniesieniu do różnego rodzaju dziedzin i nauki, i praktyki. Ale pojęcie sztucznej inteligencji ma jeszcze jeden aspekt, o którym powinniśmy pamiętać i tak ono jest często wykorzystywane, że jest to pojęcie marketingowe. Ono się dobrze sprzedaje. Wydaje mi się, że my akurat ten aspekt powinniśmy odrzucić i zejść na taki poziom, no co naprawdę powinniśmy rozumieć pod pojęciem sztucznej inteligencji jako kategorii, czyli definiowanej w ramach konkretnych dziedzin. Otóż moim zdaniem dobrze byłoby, żebyśmy nie mówili o sztucznej inteligencji w ogóle, tylko na tym, co jest produktem sztucznej inteligencji. Okazuje się, że jeżeli popatrzymy na to, co jest efektem, tym, co nazywamy no, produktem sztucznej inteligencji, to jest nic innego jak starzy nasi znajomi, czyli tak zwane systemy eksperckie. Kiedyś mówiono ekspertowe. To jest pojęcie, które powstało dosyć dawno i się upowszechniło. To jest właściwie początek lat 70. A pierwsze systemy eksperckie, które były stosowane u nas w Polsce, zresztą moim zdaniem bardzo ciekawe,
No, nie mówię tutaj o technice, ale o zastosowaniach o charakterze w administracji, to na przykład system ekspercki, który ustalał wymiary rent i emerytur dla w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pod koniec lat 70. Niestety skończyło się to dosyć, powiedziałbym tak, dramatycznie, dlatego że system sztucznej inteligencji ustalał na podstawie danych, które spływały w oparciu o różne dokumenty świadczące o pracy. Wtedy jeszcze były różnego rodzaju dodatki za jakieś odznaczenia, za tam coś innego. Przyznawał renty i emerytury i obsługiwał, no bądź co bądź wówczas, nie wiem, około 8 czy 9 milionów emerytów i rencistów, i to działało. Ale niestety zdarzyła się tragedia polegająca na tym, że Wysoki Sejm wówczas przyznał specjalne renty czy emerytury, właściwie dodatki do emerytur dla wdów tych zasłużonych ludzi, którzy walczyli w wojnie hiszpańskiej w okresie przed wojną, po stronie oczywiście, po stronie tej lewicowej. W większości byli to ludzie, którzy już sami z tych rent i emerytur nie korzystali, ale wdowy uzyskały tego rodzaju prawa. I okazało się, że system ten ekspercki, moim zdaniem bardzo dobrze przygotowany, bo on także analizował teksty aktów prawnych, bo to tam co chwila była modyfikacja taka, że tutaj były dodatki zwiększane, pewne na przykład dodatki za odznaczenia się wykluczały i tak dalej, a Sejm lubił wówczas wprowadzać częste zmiany. Wrzucano ten tekst aktu prawnego do systemu, system to analizował i ustalał zmianę wymiaru tej renty czy emerytury. No niestety system nie przewidział sytuacji takiej, że osoba, która ma uprawnienia do tych różnych dodatków specjalnych, może mieć więcej aniżeli 9, bo przyjęto jeden znak, jedną cyfrę, tytułów wzajemnie niewykluczających się do korzystania z renty czy emerytury. W sumie w skali kraju okazało się, że takich osób jest ponad 300. No ale państwo, przypuszczam, że wyobrażają sobie, co to były za osoby. To były osoby, których zwykle synowie już, czy jacyś inni, to byli generałami albo bardzo ważnymi ludźmi w tamtym systemie. No i uznano wobec tego, że no, kto jest winien? Oczywiście ZUS. Wówczas wyrzucono prezesa ZUS-u, wyrzucono dyrektora generalnego ZUS-u, dyrektora ośrodka obliczeniowego Bogu Ducha Winnego i tak dalej, i system zamknięto. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że sztuczna inteligencja ma to do siebie, i na to chciałbym zwrócić uwagę, że podstawą sprawnych, dobrych systemów, które nazywamy sztuczną inteligencją, a które są w gruncie rzeczy naszymi starymi, dobrymi znajomymi, czyli systemami eksperckimi, jest to, na co pan doktor tutaj słusznie zwrócił uwagę i bardzo mocno to akceptował. Mianowicie systemy tego typu muszą mieć dostęp do kompletnej, pełnej, identyfikowalnej, także w sensie formalnym, w sensie znakowym, informacji. I system powinien móc absorbować tę informację po to, żeby w oparciu o ustalone algorytmy przetwarzać je na konkretne decyzje, na przykład przyznanie takiego dodatku do emerytury, czy, co jest znacznie bardziej skomplikowane, to na przykład wspomaganie lekarza w postawieniu diagnozy i przeanalizowaniu skutków terapii. Wobec tego, jeżeli mówimy o właśnie sztucznej inteligencji, to wolałbym, żebyśmy podzielili ten obszar na pewne, to w ogóle to uniwersum, na pewne obszary, w których będziemy widzieli, przede wszystkim postawimy sobie pytanie, jakiego rodzaju funkcje powinny spełniać systemy eksperckie, jakie systemy eksperckie traktujemy jako priorytetowe,
żeby opłacało się, czy żeby warto było, czy żebyśmy byli w stanie tego rodzaju systemy eksperckie opracować, zorganizować zasoby informacyjne, z których te systemy będą korzystały i żeby można było także określić, co uważam za kluczowe, granice stosowania tych systemów. Żeby nie było czegoś takiego, że budujemy, na przykład tutaj są takie firmy doradcze, które tam no, oceniają zdolność kandydatów do czegoś tam i tak dalej. Jak słyszę o tym, to muszę powiedzieć, zastanawiam się, no kto to wymyślił? No, naprawdę, jak na podstawie jakichś tam testów można ocenić, czy jakiś człowiek będzie się nadawał na chociażby posła, jak, czy senatora, czy kogoś innego? No, to jest akurat sprawa Przepraszam, polityki. Poseł jest wybieralny, więc to no, nie. Nie, no dobrze, ale Na listę na przykład, czy wstawić kogoś na listę kandydatów na posłów, czy ewentualnie, jeżeli ogłasza się, co jest dla mnie zawsze kuriozum było, konkurs na jakieś stanowisko i wynajmuje się jakąś firmę, która ma ocenić zdolność kandydatów. Ja rozumiem, że jeżeli ogłaszam konkurs na kierowcę ciężarówki, to mamy na tyle bogaty zbiór informacji, które zbiór powiedzmy cech, które zostały zidentyfikowane, żeby można było z dość dużym prawdopodobieństwem wyeliminować tych kandydatów, którzy się nie nadają i tych kandydatów, którzy się nadają, ale też nie w pełni. Dlatego, że zwykle systemy, kiedy system ekspercki się sprawdza? Wtedy, kiedy działa w warunkach pełnej informacji. A w pełnej informacji działamy wyłącznie w ramach pewnych systemów technicznych. No niech Państwo popatrzą. Mieliśmy ostatnio, no zostały uziemione te samoloty Boeingi, ile tam, 737 MAX. Dlaczego? No dlatego, że, o czym wiemy, skąd były te dwie tragiczne katastrofy, które, jak się okazało, były spowodowane tym, że no w gruncie rzeczy system ekspercki wspomagający sterowanie tym samolotem i wyprowadzanie z sytuacji, nazwijmy to no w pewnym sensie ekstremalnych, nie przewidział pewnych sytuacji, w których akurat te dwa samoloty, jeden w Indonezji, a drugi chyba w Etiopii czy w Abisynii, no, czy Etiopii, znalazły się, czy w Somalii znalazły się. Czyli nawet w takich sytuacjach mamy do czynienia z systemami, z warunkami niepełnej informacji. Czyli pierwsza rzecz, która, jeżeli mamy budować jakieś strategiczne programy rozwoju, to określenie priorytetowych dziedzin, w których rzeczywiście powinniśmy angażować się w tworzenie systemów eksperckich, które będą wspomagały podejmowanie decyzji, bardzo precyzyjne dla naszych konkretnych warunków, przeanalizowanie sytuacji decyzyjnych i określenie także granic, w jakich ten system ekspercki może funkcjonować. Kiedy decyzje podjęte w ramach takiego systemu będziemy uważali za decyzje nadające się do wdrożenia, a kiedy i jakiego rodzaju procedury, analizy zasobów informacyjnych, kompletności informacji należy wprowadzić, żeby no, jednak nie dopuścić do tego, aby decyzja, która zostanie zaproponowana przez ten system, została wdrożona i okazała się błędna. No, takimi dramatycznymi sytuacjami mogą być na przykład wspomagane przez systemy eksperckie diagnozy lekarskie. Ja miałem okazję być, no dosyć dawno, to już minęło wiele, wiele lat, w Szwecji, gdzie rozmawiałem z akurat lekarzami, którzy z Polski tam wyjechali i pracowali i którzy no, sami mówili z niepokojem, że no, oni przyzwyczaili się do tego, że owszem, korzystali z tych wszystkich diagnoz i tak dalej, ale oprócz tego jeszcze chcieli widzieć tego pacjenta, porozmawiać z nim, dotknąć go i przeanalizować to, czy te systemy funkcjonują, czy ta diagnoza jest prawidłowa. Mówi, lekarz szwedzki tego nie potrzebuje. On ma wszystko na ekranie.
Proszę Państwa, to samo dotyczy i innych sytuacji. Ja bym widział to, że po ustaleniu tych priorytetowych obszarów dotyczących, no chociażby opieki zdrowotnej, dotyczącej niektórych sytuacji, jeżeli chodzi o technikę, o procesy technologiczne. Z tym, że jeżeli chodzi o procesy technologiczne, sądzę, że tutaj decydują, że Polska, czy nasz biznes może na pewno i powinien uczestniczyć w tym tego typu działaniach, ale patrząc chociażby na to, co się dzieje w sektorze bankowym, no to nasze banki no raczej akceptują te rozwiązania, no chociażby jeżeli chodzi o giełdę na przykład, które gdzieś zostały wymyślone i zaproponowane i zarządzają się chociażby na przykład transakcjami na giełdach papierów wartościowych czy innych, co do których możemy mieć szereg wątpliwości, ale jednak się je stosuje, bo statystycznie się to sprawdza, a to, że od czasu do czasu ktoś jednak na takiej błędnej decyzji systemu eksperckiego straci, no to są, mówi się, jednostkowe przypadki. Co uważam za, jakie obszary jednak powinny być brane pod uwagę przede wszystkim? Chodzi o zasoby danych. Niezależnie od tego, czy i kiedy powstaną jakieś właśnie takie efektywne systemy eksperckie, które będziemy mogli nazywać sztuczną inteligencją, istnieje potrzeba wyprzedzająca stworzenia takich zasobów informacyjnych, które gdy dojrzeje sytuacja do tego od strony prawnej, od strony technologicznej, organizacyjnej, żeby w jakiś obszar podejmowania decyzji wprowadzić właśnie to wspomaganie eksperckie, systemu eksperckiego, żeby te dane istniały, żeby nie okazało się, że na przykład, no, tak jak tutaj pan doktor wspominał, Komisja Europejska coś nam zaproponuje. Przepraszam za dygresję, jak ja słyszę Komisja Europejska, to zawsze pytam, a kto konkretnie? Prawda? Czy pani Kroes, czy pan jakiś tam inny i tak dalej. Powstaną jakieś rekomendacje systemy, ale podejdźmy do tego w taki sposób. To są rekomendacje systemy. My mamy swoje sytuacje decyzyjne i sami powinniśmy weryfikować i budować właśnie te systemy eksperckie, weryfikować algorytmy. Ale to, co już teraz można i powinno się robić, to utworzenie zasobów informacyjnych we wszystkich dziedzinach, które potencjalnie możemy traktować jako dziedziny, w których będziemy mieli do czynienia z zastosowaniem, efektywnym zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, które sprowadzają się, tak jak już kilka razy powtarzałem, do zbudowania systemów eksperckich wspomagających procesy podejmowania decyzji i sterowania. I sterowanie, także zarządzania. Mnie w szczególności interesuje wykorzystanie właśnie tych podejść, które nazywamy sztuczną inteligencją, czyli systemów eksperckich, nie tyle w technice, bo tutaj decyduje technika, technologia. No, to jest kwestia na przykład taka, czy producenci samochodów zdecydują się i jakiego rodzaju dodatkowe urządzenia wspomagające kierowców wprowadzić, czy będą rozpoznawały kolor śniegu, czy będą rozpoznawały odległość, na przykład tak jak to chociażby są te czujniki, które sygnalizują hamowanie, albo co na przykład wprowadził jeden z producentów samochodów w Europie Zachodniej, właśnie taki system sztucznej inteligencji, który hamował gwałtownie samochód w sytuacji, kiedy coś tam zidentyfikował, a u mnie ja jechałem akurat kiedyś takim samochodem i prawie, że mi stanął w miejscu. Dlaczego? A dlatego po prostu, że padał śnieg i jakiś tam duży płat śniegu spadł na jakiś czujnik i wobec tego zostałem zatrzymany w miejscu. Całe szczęście, że miałem pas zapięty i z tyłu za mną nikt nie jechał.
No co to oznacza? Że po prostu ten system ekspercki był źle zaprojektowany, nie przetestowany na tego rodzaju sytuacje. I ktoś się pospieszył, prawda? I go wprowadził, oczywiście pewnie reklamując, że to, że owo, że ci się włączą wycieraczki i tak dalej. Ale spróbujmy zrobić, że ja bym chciał kilka słów powiedzieć o dziedzinie, gdzie możemy uzyskać bardzo duże efekty, szybkie efekty, pod jednym warunkiem, że uprzednio stworzymy odpowiednie pełne bazy informacyjne, a to informacji, które nazywamy albo tak zwane big data, ja to wolę nazywać dane transakcyjne. W 1989 roku zorganizowaliśmy taką konferencję na temat niekonwencjonalnych źródeł informacji statystycznych i przy okazji właśnie okazało się, że już wtedy można było wykorzystać dane transakcyjne, czyli dane z transakcji bankowych, tam chodziło o przelewy wszelkiego rodzaju, które przecież były gromadzone. To samo dotyczyło transakcji rejestrowanych w sklepach, tych, które prowadziły już wówczas rejestrację w formie komputerowej. Kilka lat później stało się to powszechne, a dzisiaj jest to całkowicie powszechne. Drugie to są dane administracyjne i trzecie to są ewidencyjne dane prowadzone przez właściwie różnego rodzaju podmioty. Utworzenie, ale przede wszystkim zintegrowanie tych danych w oparciu o jednolity system metainformacyjny, czyli klasyfikacji kodów, języków innego rodzaju, no, typu typologie, systematyki i tak dalej, moim zdaniem jest warunkiem takim, żeby można było w sposób, tak jak mówię, efektywny, skuteczny i z korzyścią dla wszystkich wprowadzać właśnie takie systemy, może nie od razu bardzo inteligentne, ale jednak inteligentne. No podam Państwu przykład ostatni, ale miałem wcześniejszy, pierwszy, kiedy zaproponowałem to wówczas w Sejmie, wprowadzano becikowe. Co to takiego jest becikowe, to wiemy, prawda? Jest ono wprawdzie u nas na bardzo niskim poziomie, no ale wprowadzono becikowe. No i co przyjęto? Przyjęto, że jak się w rodzinie urodzi dziecko, to ta rodzina powinna pójść do ośrodka pomocy społecznej i tam złożyć wniosek o becikowe. Jeżeli ktoś z Państwa był w ośrodku pomocy społecznej, a gdy byłem prezesem GUS-u, to polecałem pracownikom odpowiedzialnym za badanie warunków życia i biedy, żeby udali się do ośrodka pomocy społecznej, ale nie w Warszawie, tylko gdzieś na prowincji, żeby zobaczyli prawdziwą nędzę. To lepiej tam nie chodzić. Ale no, codziennie rodzi się ponad 1000 dzieci dziennie. 1000 rodzin musi wobec tego zgłosić się do ośrodków pomocy społecznej i wypełnić wniosek o te 1000 zł. Gdybyśmy mieli odpowiednie zasoby informacyjne w postaci jakiej? No tej, które istnieją, tylko są jeszcze do tej pory za bardzo rozproszone. Mianowicie ewidencja urodzeń przecież jest. Ewidencja ludności jest, prawda? To czy nie można by było tego becikowego załatwiać w ten sposób, że jak się rodzi dziecko, to pojawia się informacja na ogół właściwie w prawie 100% w szpitalu, prawda? Ta informacja jest przekazywana wobec tego, no do kogo? No, na przykład do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo ostatecznie on to wypłaca, żeby można było najzwyczajniej w świecie na eleganckim papierze wydrukować list do rodziców z gratulacjami, że urodziło się wam dziecko i proszę Państwa, i mamy to, i to, i to. Prawda? I żeby zamiast pędzać tę rodzinę do ośrodka pomocy społecznej, żeby na przykład przedstawiciel tej gminy, do którego to pójdzie, udał się nawet z kwiatkiem do mamy, wręczył to piękne pismo podpisane przez burmistrza, prezydenta czy kogoś innego i dał ten 1000 zł, aż wstyd powiedzieć, becikowego.
Ktoś powie, no ale to jest koszt. Nie, to jest ogromna oszczędność. Proszę Państwa, ile godzin muszą stracić rodzice, którym się urodziło dziecko, bo to jest strata czasu, ogromna strata czasu, na to, żeby pójść załatwić to, a jeszcze to drugie becikowe, które wymyślił tam któryś z tych ministrów, które wymagało zebrania za dwa ostatnie lata dochodów rodziny, bo dostawało się te pieniądze wtedy, kiedy dochody to przekraczały. Jakie to są koszty? Czy ktoś to liczy? Wobec tego zróbmy system, no, powiedziałbym, nie taki za bardzo inteligentny, no, ale jednak byłaby to sztuczna inteligencja, która obsłuży chociażby te 1000 sytuacji decyzyjnych dziennie. A teraz, proszę Państwa, przejdźmy to na inny szczebel. 500+. No tutaj już w grę wchodzi 3,5 miliona rodzin w skali roku. Pytanie, czy mamy zasoby informacyjne, które pozwoliłyby na to, żeby, nie użyję tego słowa, nie pędzać teraz tych gospodarstw domowych nawet do internetu, żeby składały wnioski? Czy są jakieś źródła informacji, które pozwoliłyby na to, żeby zbudować taki, no może powiedzmy, ćwierć inteligentny system, który obsłuży i będzie systematycznie w sposób ciągły obsługiwał te 500+, bo pamiętajmy, że co miesiąc rodzi się 1000 dzieci, codziennie rodzi się ponad 1000 dzieci. I te dzieci powinny od najbliższego miesiąca otrzymać te 500 zł. Otóż okazuje się, że jest coś takiego. Gdzie to jest? A jest, proszę Państwa, taki w ZUS-ie dokument, który jest podstawą przekazania środków z ZUS-u do Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki wewnętrzny dokument, w który są informacje o rodzicach, o dzieciach, adresy i tak dalej. Nawet tam jest informacja, czy jakieś dziecko jest niepełnosprawne. To samo jest w KRUS-ie. W KRUS-ie nawet jest jeszcze lepiej, bo tam w KRUS-ie jest podana także informacja o dochodzie tego gospodarstwa. No ale teraz, jeżeli jak zniesiono kryterium dochodowe, to praktycznie biorąc, można by było zamiast obecnie obsługiwać te miliony gospodarstw domowych, bo nawet, proszę Państwa, przekazanie wniosku przez internet, no po pierwsze zajmuje trochę czasu tej rodzinie, a po drugie ono wymaga rozpatrzenia. Proszę Państwa, policzmy, jakie koszty po stronie administracji terenowej wywołuje to, że mamy, że musi być rozpatrzonych w tej chwili ile tych wniosków? No bo na każde dziecko to kilka milionów, prawda? Proszę Państwa, przecież to są ewidentne koszty. Oczywiście ktoś powie, no jaka to inteligencja, przecież to takie proste. No to tym bardziej to zróbmy, bo w sumie jest to jednak decyzja. Decyzja finansowa. I wobec tego ona powinna być podjęta przez dobrze opracowany system, który ja bym zaliczył do grupy właśnie tych systemów eksperckich, które uważamy za sztuczną inteligencję. Gdzie, takich dziedzin jest szereg. Ja uważam na przykład, że taką dziedziną są różnego rodzaju operacje, czy transakcje, czy w ogóle no, jakieś działania, decyzje związane z funkcjonowaniem tego, co eufemistycznie nazywamy wymiarem sprawiedliwości. Ja tutaj nie myślę o powiedzmy jakichś tam sprawach karnych, cywilnych i tak dalej, ale wymiar sprawiedliwości oprócz tego załatwia szereg takich transakcji, operacji, które mają charakter administracyjny. No chociażby uznanie praw do spadku i tak dalej, i tak dalej. Przy przygotowaniu odpowiednich zbiorów, czyli na przykład aktualizowania informacji w księgach wieczystych. Ile mamy ksiąg wieczystych? To już jest, nie wiem, ponad 30 milionów chyba w tej chwili mamy. Kiedy jest to aktualizowane? No wtedy, kiedy ktoś się zgłosi. Wobec tego czasami pytam, a ile osób w księgach wieczystych figuruje jako właściciele domów,
gospodarstw rolnych i tak dalej, które w okolicach 1 listopada odwiedzamy i zapalamy świeczki. Zapalamy znicze. Czy to powinno być, czy może być aktualizowana ta informacja automatycznie, ale to nie jest, to jest aktualizacja, która wymaga konkretnej decyzji, prawda? Moim zdaniem tak, ale nie w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ponieważ luką, moim zdaniem, podstawową, jeżeli chodzi o wdrażanie właśnie tych systemów eksperckich, nazwijmy to sztuczną inteligencją, chociaż uważam, że to jest pojęcie marketingowo-publicystyczne, to wymaga po prostu przekształcenia tego zbioru niepowiązanych ze sobą, niezintegrowanych na poziomie językowym, na poziomie kodów, na poziomie identyfikacji obiektów, które są opisywane. Wielu systemów, które zaliczamy do grupy tych systemów transakcyjnych, czyli informacji transakcyjnych, czyli big data, systemów administracyjnych i systemów ewidencyjnych. Czy można to zrobić? Tak, nawet trzeba. Czy dałoby to, ktoś powie, no ale to będzie kosztowało. Będzie kosztowało przede wszystkim to, że nie zrobiono, nie podjęto decyzji o tworzeniu infrastruktury informacyjnej państwa wtedy, kiedy był wyjątkowo korzystny, sprzyjający okres do tworzenia takiej infrastruktury na początku lat 90. Na początku lat 90. systemy, akurat nastąpiła zmiana systemu politycznego, podziału administracyjnego kraju, funkcji samorządów, administracji rządowej. Tak samo zmiana w dziedzinie typologii typów podmiotów gospodarki narodowej i innych podmiotów. I cóż, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę informacyjną, niestety, praktycznie biorąc, nic się nie zadziałało. Dalej kontynuowaliśmy i wprowadzaliśmy coraz lepsze, coraz bardziej nowoczesne technologie teleinformatyczne na starą organizację zbiorów informacji. Ewentualnie dokładaliśmy jeszcze dodatkowe systemy. Dla mnie takim przykładem błędu, nie waham się powiedzieć błędu, który został popełniony na początku lat 90., to było to, że istniał przed roku chyba, nie wiem, od początku lat 70. jeden system identyfikacji wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. REGON. I systemy podatkowe, celne, tam jakieś inne administracji korzystały z identyfikacji właśnie tych przedsiębiorstw czy innych jednostek organizacyjnych. W roku 91, gdy wprowadzano system podatkowy, została podjęta decyzja o tym, że tworzymy słynny KEP, czyli Krajową Ewidencję Podatników. I wprowadzono NIP. No ja pamiętam, że wtedy zgłosiłem oficjalnie, wtedy po raz pierwszy byłem prezesem GUS-u i miałem obowiązek wobec tego uczestniczyć w tych dyskusjach. Oficjalnie powiedziałem, że nie trzeba wprowadzać NIP-u jako odrębnego identyfikatora zewnętrznego, autonomicznego. Nie tworzyć, trzeba tworzyć systemu, ponieważ do identyfikacji osób fizycznych mamy PESEL. Do identyfikacji wszystkich innych jednostek mamy REGON. Podjęta została inna decyzja. Utworzono pomieszany system identyfikacji podatników, gdzie mamy właściwie trzy klasy jednostek. Pierwsze to jest jednostki organizacyjne, prawda, tam mające osobowość prawną, nie mające i tak dalej. Drugie to są osoby fizyczne skonkatenowane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. I trzecie, osoby fizyczne będące podatnikami. I powstały takie, nawet to specjalnie muszę powiedzieć, to mi dostarczyło pewnych takich dobrych przykładów dydaktycznych. Niestety, nie najbardziej, ale studenci to zapamiętywali. No chociażby to, że przyjęto, na przykład tam była ustawa, która nakazywała, czy
podatnikom zwracanie się o przyznanie NIP-u, prawda? No i między innymi, jak ktoś się w ciągu 2 tygodni nie zgłosił, to w ogóle tam było powiedziane, że z ustawy karno-skarbowej to powinien iść, jak to mówi się w żargonie takim, do więźnia na sam dół. Prawda? Może nie zupełnie tak, ale... No i okazało się, że takimi przestępcami w rozumieniu ustawy karno-skarbowej stały się niemowlaki, świeżo dzieci, które się urodziły, jeżeli na przykład szczęśliwi dziadkowie postanowili wnuczce czy wnukowi zapisać swoje mieszkanie. Oczywiście do objęcia po ukończeniu 18 roku życia. Ale zgodnie z ustawą, którą nasi wybitni prawnicy wymyślili i zredagowali, ta osoba w ciągu, ten niemowlak w ciągu 2 tygodni powinien wypełnić NIP 1, zgłosić się do urzędu skarbowego właściwego terytorialnie, bo w przeciwnym razie staje się przestępcą podatkowym. No, proszę Państwa, co dałoby właśnie takie podejście właśnie z punktu widzenia sztucznej inteligencji, z metod sztucznej inteligencji, że wreszcie może ktoś przeanalizowałby teksty aktów prawnych, które generują w naszej sytuacji gro wszystkich procedur administracyjnych, żeby były one opisane w taki sposób, żeby dawały się przetransformować na algorytmy podejmowania decyzji. W wielu wypadkach to jest dobrze zrobione, ale w szeregu takich mamy naprawdę wiele kłopotów. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo ja mógłbym tutaj jeszcze szereg innych takich przykładów dawać, uważam, że właśnie takie trzeba by było, o czym wspominałem, ustalić pewne priorytetowe obszary, w których nikt za nas prac i naukowo-badawczych, i prac związanych z tworzeniem zasobów informacyjnych, w tym także re-engineeringu systemów informacyjnych, które w tej chwili funkcjonują, ale powinny być przekształcone w taki sposób, żeby stworzyły jedną zintegrowaną infrastrukturę zasobów i procesów informacyjnych, żeby można było to, tego typu działania podjąć. I to jest, tak jak mówię, administracja jest tutaj pięknym polem do popisu. Wymiar sprawiedliwości, gdzie bardzo by się przydało to, żeby to zrobić. Ja pamiętam, że gdy się pojawiły mikrokomputery, ja przepraszam za to, to były koniec lat 80., zaproponowaliśmy, żeby stworzyć taki system analizy tekstów aktów prawnych, no chociażby po to, żeby przy wprowadzaniu nowego aktu prawnego, żeby można było wyłapywać te akty prawne, które są derogowane, i z dokładnością do jakiegoś tam artykułu czy paragrafu, w zależności od tego, jaki to jest akt prawny, żeby można było wskazać, że ta nowelizacja jakiejś tam ustawy czy rozporządzenia to równocześnie deroguje taki paragraf, taki artykuł w takiej ustawie, w takim rozporządzeniu i tak dalej. No niestety nie spotkało się to z przychylnym podejściem tych, którzy no, zajmowali się tworzeniem tych aktów prawnych. Po prostu może nie tyle nieprzychylnym, co brakiem zainteresowania. No jak to zwykle, znowu ci informatycy coś tam wymyślili i coś od nas chcą, a my tutaj tak ciężko pracujemy. Także natomiast są tego rodzaju dziedziny, gdzie także powinniśmy działać. Ja tutaj z bardzo dużym niepokojem przeczytałem te sygnały z Unii Europejskiej. Obawiam się, że musimy być przygotowani na reagowanie w sytuacji takiej, gdzie ktoś powie, no słuchajcie, ale u was to żadnej praworządności nie ma, bo to wyszło nam z takiego mądrego systemu sztucznej inteligencji. No to co, że wyszło? Przecież decydują algorytmy, które ktoś opracował i bazy informacyjne, na podstawie których te algorytmy są realizowane. Czyli tutaj jest sprawa taka, że musimy być przygotowani na to, że być może metody czy pretekstem do ingerowania w procesy społeczne, ekonomiczne
technologiczne w Polsce będzie to, że no, będzie powoływanie się na systemy rzekomej sztucznej inteligencji i moim zdaniem powinniśmy i w tej dziedzinie być przygotowani, no chociażby po to, żeby można było reagować na trolling chociażby. Dlaczego? Ja jednej rzeczy nie rozumiem. To już ostatnia kwestia, o której chciałbym powiedzieć, bo użyłem tu pojęcia infrastruktury informacyjnej. Dzisiaj jedną z podstawowych spraw, także dotyczących sprawnego funkcjonowania państwa, sprawnego funkcjonowania także innych przedsiębiorstw, procesów, jest to, co nazywam środowiskiem informacyjnym. Powinniśmy, i jest to sprawa bardzo pilna moim zdaniem, jeżeli nie, no, zadbać o to, żeby stworzyć mechanizmy właśnie wspomagania tymi algorytmami, o których tutaj pan doktor bardzo ładnie mówił, tymi metodami, użyję tego słowa sztucznej inteligencji, żeby można było reagować na sytuację zatruwania środowiska informacyjnego informacjami niespełniającymi kryteriów jakościowych. Myślę tutaj o tym, żeby... Dlaczego? No bo jeżeli na przykład jakaś spółdzielnia mleczarska wypuści tam te 2 metry sześcienne jakichś ścieków do rzeczki, to od razu pojawiają się tam wędkarze, prokuratorzy, sędziowie i tak dalej. I ta spółdzielnia mleczarska zostanie odpowiednio ukarana. Dlaczego jeżeli ktoś zatruwa środowisko informacyjne kraju, a może nawet w skali międzynarodowej, umieszczając właśnie w tych systemach teleinformatycznych, zwłaszcza na popularnych portalach czy gdzieś indziej, informacje niespełniające kryteriów jakościowych, to dlaczego nie powinniśmy reagować, przynajmniej identyfikować to, reagować, a także sądzę, że do tego dojdzie, powinno dojść także wprowadzenie regulacji prawnych, które będą penalizowały zatruwanie środowiska informacyjnego, tak samo jak penalizuje się zatruwanie rzeczki jakimiś tam ściekami z szamba. Proszę Państwa, no takich, czyli sztuczna inteligencja, tak jak najbardziej. Ale musimy znać granice stosowania metod sztucznej inteligencji, modeli podejmowania decyzji. Takich granic, w których rzeczywiście ten model jest sprawdzony dla wszelkich możliwych sytuacji. To jest pierwsza rzecz. A druga, także gdzie to stosować? No zawsze obowiązuje ta zasada, którą bardzo ładnie sformułował w Zemście Cześnik, mówiąc, znaj proporcjum mocium panie, prawda? W jakim zakresie sztuczna inteligencja może nam pomóc, w jakim może zaszkodzić, widzę chociażby ten słynny Boeing 737 MAX, niestety ta tragedia, w jakim zakresie sztuczna inteligencja jest obecnie konieczna. No na przykład moim zdaniem konieczna byłaby, ale niestety będzie pewnie dopiero za 10 lat. Takie, mówię, nieskomplikowane metody sztucznej inteligencji, takie, żeby można było przeprowadzić powszechny spis rolny, on ma być w przyszłym roku, i powszechny spis ludności i mieszkań w roku 2021, bez ankieterów, bez samospisów, ponieważ prawie wszystkie dane, które są potrzebne do sporządzenia spisów, gdzieś w różnych miejscach, w różnych systemach są. Także, tak jak powiedziałem, sztuczna inteligencja jak najbardziej tak, ale gdzie, w jakim zakresie, to jest sprawa dalszej pracy i na to powinny się znaleźć środki finansowe i powinny być także dostrzeżona potrzeba tego typu prac i badań przez tych, którzy decydują o programach różnego rodzaju. Tu nie chodzi o to, żeby skonstruować jeszcze jedną, jakąś tam taki ładny gadżet, jakiegoś tam powiedzmy robocika, który będzie chodził i wyłączał odkurzacz czy coś innego. To jest potrzebne, ale to załatwi biznes, jak pan doktor powiedział.
Te techniczne sprawy to biznes załatwia. Żeby tylko nie śpieszył się z wprowadzaniem systemów tam, gdzie ich niedopracowanie może pociągać ze sobą niekorzystne zdarzenia. Dziękuję bardzo. Zatem oddam głos panu doktorowi i sali i chętnym, to jeszcze chcę zapytać pana profesora. To chyba w przypadku pana profesora nadpłata podatku PIT, nie pamiętam, złoty 50 czy 3,30 spowodowała wszczęcie postępowania wyjaśniającego w Urzędzie Skarbowym, gdzie miał pan się stawić z żoną, tak? Nie, bo to nie było postępowanie karno-skarbowe, ale wyjaśniające. Nie, proszę państwa, no to jest też przykład taki, gdzie by się akurat tutaj by się sztuczna inteligencja przydała. I nawet tam naturalnie zabrakło. Bardziej bym widział, że tutaj nawet konieczna. Proszę państwa, co roku jest składanych, przynajmniej w ubiegłym roku to było jeszcze, nie wiem, może teraz w tym roku będzie mniej, 3,5 miliona błędnych PIT-ów. Co to oznacza? Że 3,5 miliona ludzi zostało wezwanych na dywanik do urzędów skarbowych. I ja otrzymałem kiedyś, miałem nadpłatę, nie no panie doktorze, większą, 27 zł z groszami. Pomyliłem się w wypełnianiu PIT-u i nadpłaciłem to. Przysłano mi taki list z zwrotnym poświadczeniem odbioru, a ja mieszkam dość daleko od poczty. Musiałem pójść, odebrać to przecież. Gdzie dowiedziałem się, że w ciągu 7 dni, jak się nie zgłoszę do Urzędu Skarbowego, to tak jak mówię, to od razu do więźnia na sam dół. I no, poszedłem wobec tego pokornie, pół dnia na to straciłem. Co się okazało? Przyjeżdżam, dowiaduję się, pani groźnie na mnie patrzy i mówi, no tak, ale tutaj nie ma podpisu pana żony na picie, bo my się razem rozliczaliśmy. I to było całe moje przestępstwo. Już nawet nie czepiała się tego, że nadpłaciłem, bo to by zwrócili. No, to ja niestety tutaj powiedziałem, że no proszę pani, ale tu jest nadpłata, to może państwo by przeznaczyli te pieniądze na poprawę warunków pracy pracowników Urzędu Skarbowego. No, może to było z mojej strony niezbyt eleganckie, bo pani zrozumiała, o co mi chodzi. I no, kazała mi wobec tego wypełnić jeszcze raz ten cały PIT, tym razem skorygowany. Musiałem wrócić, żona podpisała, czyli miałem w sumie 2 wizyty w Urzędzie Skarbowym, za każdym razem pół dnia. Ale co można by było zrobić? To nie jest sprawa nowa. To proponowałem w 1993 roku, ale jak państwo się domyślają, zostało to odrzucone. Ale wtedy technicznie było możliwe to, gdy wprowadzono PIT-y, żeby PIT-y 37 obecnie, wtedy to był jakiś inny numer, rozliczał Urząd Skarbowy, bo wszystkie dane ma. I to ma wcześniej, bo otrzymuje wszystkie zaliczki. A podatnik miałby prawo wypełnić tylko niewielki kawałeczek papieru, gdzie wykaże swoje tytuły do ulg. Wtedy ich było kilka, teraz to w ogóle nie ma żadnych, czyli nie byłoby prawie że problemu. No ale zostało to odrzucone. A państwo sobie wyobrażają, jakie to byłaby oszczędność, gdyby właśnie odwrócić sytuację. Przecież był w jednym roku taki okres, kiedy się pomylono w PIT-cie i wpłynęło ponad 7 milionów błędnych PIT-ów. 7 milionów ludzi musiało odwiedzić urzędy skarbowe. Załatwienie każdej sprawy przez urzędnika Urzędu Skarbowego to przypuszczam jest co najmniej godzina, a przyjazd do Urzędu Skarbowego, cierpliwe poczekanie w kolejce to jest i powrót to jest pół dnia co najmniej dla takiego podatnika. Policzmy, jakie to są koszty. Inteligentny system, chociaż to nie jest taka wybitna inteligencja, pod jednym warunkiem, że mamy dobre prawo. Dobre prawo. Pozwoliłby na ogromne oszczędności i po stronie urzędów skarbowych, a zwłaszcza po stronie obywatela. Tyle tylko, że musi to być dobre prawo, a jak państwo wiedzą, no dosyć dawno już, bo właśnie ksiądz Piotr Skarga
w kazaniu sejmowym powiedział, czy napisał, bo to, że złe prawo gorsze niż gdy tyran nas najsroższy, bo wżdy tyran odmienić się albo zemrzeć, albo może i jego tyraństwo ustaje, a złe prawo zawsze trwa, zawsze zabija i szkodę i na duszy, i na ciele czyni. Uważam, że jednym z kluczowych kwestii właśnie tego, że nie jesteśmy w stanie tak z marszu wprowadzić tworzenia baz informacyjnych dla wielu dziedzin, no także na przykład dla systemów eksperckich w służbie zdrowia, ale nie tylko, w systemach, no z wyjątkiem tych procesów technicznych, którymi zajmują się producenci, prawda, bo to jest inna sprawa, to wymaga to uporządkowania prawa, weryfikacji tekstów aktów prawnych. Kiedy to nastąpi, czy to nastąpi, no trudno mi powiedzieć. Moje doświadczenia z lat 80., kiedy zaproponowaliśmy niechcący właśnie tą skromną stosunkowo wspomaganie, zresztą oparte, proszę Państwa, myśmy nie przesadźmy, to nie był nasz pomysł. To był pomysł francuski. Francuzi na początku lat 70., kiedy powstały w ogóle możliwości techniczne przetwarzania tekstów w systemach, w komputerach, między innymi utworzyli bardzo ładny system ekspercki podejmowania decyzji w oparciu o akty prawne. I bardzo mi się podobało, bo miałem okazję oglądać to, jak oni wdrażali te systemy takie na złamanie. No, między innymi pytanie, a co się stanie z majątkiem siostrzenicy, która wyjdzie za mąż za swojego wuja? Bo okazuje się, że we Francji jest to dopuszczalne zgodnie z prawem. No i system wybierał z dokładnością do artykułu czy paragrafu fragmenty aktów prawnych z kodeksu rodzinnego, cywilnego, tam jeszcze innych i tak dalej. A najbardziej mi się podobało co innego, właśnie taka procedura, co trzeba zrobić, jakiego czynności prawne trzeba wykonać, żeby można było przywieźć psa z Algieru do Marsylii. No i jak to sobie obejrzałem, to pomyślałem sobie, no lepiej tego psa zostawić w tym Algierze. Ale proszę Państwa, była pomoc taka, że człowiek mógł się przygotować. Przecież to oznaczałoby naprawdę bardzo duże ułatwienie życia. Są to systemy, tak jak mówię, to nie jest wybitna inteligencja rozpoznawania obrazów, odróżniania kolorów, które wymagają rzeczywiście dużych nakładów środków. Ale efekty dla obywateli, dla urzędów, dla przedsiębiorców byłyby namacalne, bo są to setki tysięcy, czy nawet miliony transakcji, operacji podejmowanych w skali roku. Także to... Jeszcze jedno, panie profesorze, nie jestem doktorem, dlatego mam abstrakcyjne pomysły i pytania. Ja wiem, że to pana mogło urazić, a nie jednego obrazić, a wręcz ugodzić z tym wykorzystaniem sztucznej inteligencji przy doborze kandydatów na urzędników. Ale to jest tak, że to często działa. Zasada no, nie tylko przyjaźni, koleżeństwa, ale powiedzmy wspólnoty politycznej czy zasług, których w ogóle nie kwestionuję. Ale w przypadku, jeżeli ktoś może być świetnym kierownikiem administracji, bardzo dobrym, biegłym czy wyszukującym jakichś lokalizacji, a chce być wiceministrem. No i powiedzmy, że taki nasz naczelnik nie ma podkładki, tak? No jak to? No taki zasłużony, a chce. Trzeba mu dać szansę. No a czy Stasiu Dobrzański, tak? I chciał być szefem Polskiej Grupy Energetycznej i ówczesny minister mu dał szansę się rozwinąć, tak? Bo taki Stanisław Dobrzański. No to po prostu na kolegów nie ma sposobu. Być może, że to by była jedna z podkładek, no przecież nie, to nie jest coś poniżej pasa, bo nie wyszukujemy jakichś przebytych chorób i powiedzmy, że no, facet masz cukrzycę, będziesz niesprawny, no to już by było poniżej pasa.
ale i o to mi tylko chodziło, ale już teraz oddaję głos. No może, proszę Państwa, otóż jeżeli chodzi o podejmowanie wspomaganie podejmowania decyzji kadrowych przy naborze kadr, to moim zdaniem systemy no, typu sztucznej inteligencji mogą dobrze wspomagać podejmowanie sytuacji tam, gdzie działa prawo wielkich liczb, czyli statystyka. No chociażby wybór, sprawdzanie kwalifikacji czy predyspozycji osób do bycia kierowcą ciężarówki, czy autobusu, czy na przykład motorniczy w metrze. Ona tutaj akurat są pewne testy i z dużym prawdopodobieństwem, oczywiście nie stuprocentowym, można tego typu decyzje wspomagać. Natomiast w wypadku sytuacji takiej, gdzie mamy jakieś no, w kraju jedną decyzję, jedno stanowisko, to ktoś, kto no, wydawałoby się posiada wszelkie atrybuty takie, żeby zajął to stanowisko, gdy je obejmie, może okazać się, że no, nie poradzi sobie z tym. Jak je tutaj pan podawał ten przykład, ja znam inny tak, przykład. Tak, to sprzed wielu lat, jeszcze ale to... Sprzed wielu lat, jeszcze z dawnego, słusznie minionego systemu, gdzie był taki człowiek, który pracował wówczas w KC, był tam jakimś, nie wiem, zastępcą kierownika, jak czegoś tam, nie wiem. No i bardzo chciał być szefem jakiegoś tam, no jakiegokolwiek, w każdym razie urzędu centralnego, no co najmniej podsekretarzem stanu albo sekretarzem. No to tam taki znajomy mu powiedział, no to wiesz, ale słuchaj, ty masz tam jakąś działkę taką pracowniczą, ogrodniczą, no to może będziesz prezesem Związku Działkowców. No i go zrobili prezesem Związku Działkowców i był. No nie mógł odrzucić takiej oferty, prawda? Proszę Państwa. To było optymalne. No oczywiście był tym, piastował urząd. Prawdopodobnie jego działalność ograniczała się do pielęgnowania swojej działki. Ale proszę Państwa, to są właśnie, chodzi o to, że sztuczna inteligencja sprawdza się w sytuacji, kiedy mamy sytuacje powtarzalne. W sytuacjach unikalnych niestety nie. I dlatego są potrzebne innego rodzaju mechanizmy, które pozwolą na przykład na zweryfikowanie funkcjonowania czy człowieka, czy jakiegoś systemu unikalnego, po to, żeby można było ewentualnie skorygować błędne decyzje. To dotyczy no, na przykład pracowników naukowych. Ktoś może być świetnym naukowcem, ale może okazać się no, mało efektywnym menedżerem jakiegoś zespołu badawczego, chociażby dlatego, że jest za kulturalny, za grzeczny, prawda? A trzeba czasami zadziałać w sposób, nazwijmy to, bardziej energiczny. Także tutaj musimy pamiętać, że te metody AI, tak, sprawdzają się wtedy, kiedy mamy wystarczającą bazę danych, wystarczająco długie szeregi czasowe, takie i pozwoli, żeby można było powiedzieć, kiedy, jeżeli pojawiają się sytuacje w rzeczywistości monitorowane, które wykraczają poza ten zakres wiedzy, to wyłączamy ten model sztucznej inteligencji. Bo model sztucznej inteligencji dla mnie, czyli ten system ekspercki, to jest taki system, który się uczy i uczy innych. Systemy uczące się absorbują informacje, przekazują informacje także innym i identyfikują swoje ograniczenia. Ten system w tych maksach to powinien sam powiedzieć, bo jeżeli byłby dobrze przetestowany. Sytuacja jest taka, że teraz nie wiem, ja już przestaję tym sterować. Powinien z odpowiednim wyprzedzeniem się wyłączyć. Prawda? To jest, no ale proszę Państwa, jeżeli Państwo pamiętają, jak słynny kapitan Wrona wylądował na lotnisku w Warszawie, to jakie były pierwsze działania? Jak już on tam został, prawda, w samolocie, zanim wyszedł, to co zrobiono? Na pokład weszli prokuratorzy i zaczęli sprawdzać, czy w trakcie tego
lądowania awaryjnego, czy była czytana lista tych, ta checklista. Bo zgodnie z procedurą, jeżeli jest coś takiego, to ten drugi pilot powinien czytać checklistę i tam oni powinni odpowiadać. No całe szczęście, że to zrobiono, bo inaczej to on byłby winien temu, że... Poważnych uchybień. Och, no straszne rzeczy, proszę Państwa. No bo to nie jest ważne właśnie, że to jest tak jak u Siemionowa, to żywi i martwi. Czy ważniejszy człowiek, czy bumaga, tak? No, a ja tam mówię, ten odpowiadał właśnie, a ja wam go... Oddam głos już może panu doktorowi, bo jeszcze będziemy mieli jeden głos na piśmie. Pan Adam Rybicki odniesie się, nie mógł niestety dojechać, odniesie się na piśmie, to będzie dołączone do materiału. Pan Adam Rybicki, specjalista od cyberbezpieczeństwa. Ale na razie oddaję głos panu doktorowi, później sali. Ja chciałem wyrazić swoją niezmierną radość, że mogę mieć jako kodyskutanta pana profesora Olińskiego, bo przyniósł ze sobą tę też refleksję na poziomie meta, czyli to pytanie, które ja pozostawiłem bez odpowiedzi finalnie, czym jest sztuczna inteligencja, jak my ją rozumiemy. To tu moglibyśmy pewnie jeszcze parę godzin spędzić i też nad tym zagadnieniem się pochylić, bo byłoby i z kim, i ta dyskusja byłaby bardzo wartościowa. Dodam tylko pokrótce, że ta identyfikacja roli państwa w pierwszym rzędzie jako tego, który otwierałby zbiory danych, które są w jego gestii, otwierałby bezkosztowo na potrzeby wszelakie, chociażby właśnie to szukanie takich informacji redundantnych. Informacje redundantne kosztują nas mnóstwo pieniędzy, zawsze się irytuję, kiedy muszę wpisać numer PESEL-u, potem datę urodzenia. To jest jednoznacznie identyfikowalne, jedno w drugim ta informacja jest zawarta, plus parę jeszcze innych informacji. Gdyby chcieć te rejestry wszystkie przejrzeć właśnie przez sztuczną inteligencję, okazałoby się, że ilość tych formularzy zniknęłaby. Pewnie bylibyśmy globalnym liderem w tych procesach, bo tak naprawdę wielu krajom też specjalnie na tym nie zależy. Może Estonia jest trochę takim liderem, który próbuje te rejestry publiczne uporządkować. Więc zgadzam się w pełni z tą naszkicowaną i tu mamy duży konsensus, tą rolę państwa już tu i teraz. I tu nie ma na co czekać. Będzie wszystkim lepiej i taniej to będzie funkcjonowało. No i chyba to się zatrzymam, bo czas byłoby też posłuchać rzeczywiście ten trzeci głos i podyskutować trochę. Ktoś z Państwa może? Pan Michał, proszę. Ja mam pytanie. Czy w systemie rozwiązany został problem wyborów moralnych w systemach autonomicznych? Swego czasu taki problem powstał, gdy samochód z systemem autonomicznym napotyka na dwie przeszkody i musi wybrać jedną. Powiedzmy dwoje dzieci z jednej strony, dwoje starszych ludzi z drugiej strony. Te problemy nie były rozwiązane jeszcze, nie pamiętam, rok temu. Czy coś na ten temat jest wiadomo? Te problemy oficjalnie nigdy nie znajdą specyfikacji dokumentacji, ponieważ ona by niejako dawała wyraz przekonaniom moralnym autora, które byłoby tu łatwo do zakwestionować, ponieważ życie ludzkie nie wartościuje się wiekiem, ani innymi funkcjami użyteczności, które moglibyśmy przekuć na określony algorytm podejmowania decyzji. Natomiast jestem przekonany, zresztą widziałem sam to modelowanie w MATLABie, jak się te obiekty identyfikuje i modeluje na potrzeby podejmowania decyzji przez taki samochód. One na bazie programistycznej mają swoje realizacje. Ale nikt w formie jawnej specyfikacji tego nie poda. To jest moim zdaniem bardzo dobry przykład granic sztucznej inteligencji. Moim zdaniem, no może to i nawet dobrze, że wybory moralne pozostawia się człowiekowi, a przede wszystkim. Natomiast dobrze by było, żeby system wspomagający sterowanie samochodu był na tyle tak skonstruowany, żeby przewidzieć sytuację, w której do takiego wyboru nie dojdzie. No cóż, dobrze. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie i dziękuję za poruszenie tych problemów, o których naprawdę niewielu chce mówić. Z różnych względów, nie wiem.
jak pan doktor wspominał, w Izraelu tam, tam się mówi nawet w wojsku, poborowi nawet na ten temat mówią. Poborowi i młodzi oficerowie poprzez specjalne ankiety i poprzez zbiór tych ankiet i dalszą jakby transformację elektroniczną mogą odwołać nawet generała. Nie trzeba decyzji ministra, żeby odwołać generała. A przecież nikt nie mówi, że armia izraelska jest słaba. Także pracujmy nad sobą. Dziękuję bardzo.